I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Corle i zapraszam na kolejny live z gry Dead Island 2. Tym razem mamy misje poboczne i to całą masę misji pobocznych, że nawet nie wiem, czy jesteśmy w stanie na tym jednym live'ie zaliczyć wszystkie, ale zaliczymy sporo. Sporo, tak mi się wydaje, bo później się okaże, że jedna poboczna nam całego live'a zabierze i tyle z tych obietnic. No ale tak jak widać, z fabułą zbliżamy się do finału. Już tylko 4 misje dzielą nas od napisów końcowych. Z postępem zadań pobocznych już niekoniecznie tak to wygląda, ale mam nadzieję, że nawet jakbyśmy... Czy mam plan, że nawet jakbyśmy zakończyli fabułę, to jeszcze dokończymy sobie te poboczne. No, już tam te wyzwania, czy zgubione, znalezione, to nie wiem, jakoś to nie jara specjalnie mocno, ale... O, nawet powiadomienie przyszło, no proszę. Raz do roku to nawet YouTube jest miły. Ale podobno coś nam się chwalił YouTube ostatnio, że poprawiałem niektóre rzeczy, że powinny działać lepiej. Retro? Co to jest? To takie mi się z tym kojarzy. Firestarter, nie? Tam był ten... Scooter? Nie. To był Prodigy? Firestarter? Muszę sprawdzić. Firestarter... Podpalaczka. Prodigy, dobrze kojarzyłem, no. Ale nie, my chcemy rock retro, o. Kurczę, miałem przygotowane piosenki, tak jakoś wyszło. Dobra, niech to gra. Dzień dobry, z netem to coś dziwnego, bo mi światłowo to północ na chwilę przytnie. No ja właśnie też mam tak ostatnio, może to ogólnopolskie działania, że koło północy potrafi ten net zniknąć na parę minut. Więc mam nadzieję, że dzisiaj tak nie będzie, że to tylko chwilowe jakieś działania. Dzień dobry, Fury Ballsy, no muszę podłączyć tę Amigę kiedyś, to skończmy Dead Island, no. Ogarnijcie legendarnego AK, no jeżeli dojdziemy do takiego poziomu dzięki pobocznym, może na koniec skoczymy tam, zobaczyć jak kwestia ogarniania tej broni, czy już będzie taka możliwość, czy nie bardzo, no ale to wyjdzie na koniec. Dobra, nie przyciągając, bo mamy co to robić, w przeciwieństwie do tego, co było ostatnio, ale może dobrze, bo już mamy dzień przynajmniej w grze, więc możemy sobie biegać przy ładnym słoneczko. Dobra, jak to wygląda? Jesteśmy w ogóle na tej mapie z hotelem i tutaj pobocznych jeszcze nie mamy, więc możemy pozostawić to w spokoju, tę miejscówkę, lecieć dalej. Chyba, żebyśmy skoczyli na moment do handlarza po amunicję, bo z tą słabo, a przyznam, że amunicja jednak jest spoko opcją. Tylko gdzie ten handlarz siedział? Oni gdzieś tu mieli swoją kanciapę, chyba tam wewnątrz. Dzień dobry, dzień dobry. No i przy okazji pytanie, chociaż może powinienem zrobić ankietę. Co z Redfallem? Gramy, nie gramy, gramy, nie gramy. Przyznam, że zakładałem, że Redfall jako tako się nie przyjmie. A pierwszy odcinek pozytywnie zaskoczył. I teraz nie wiem jak na to patrzeć, bo... No po ocenach Steam czy ogólnie w internecie, no to raczej nie zapowiada się nic wielkiego. Po pierwszych reakcjach na kanale wręcz przeciwnie, no i chociaż no to zazwyczaj tak, to tak czasem jest, że pierwsze reakcje są bardzo pozytywne, żeby później się okazało, że a to jednak nie jest to, no ale zobaczymy, jeszcze myślę co z Redfallem, więc może czaty pomogą. Dzień dobry, witam. Witamy również Ukrainę. Ładunki wybuchowe zawinięte w gnijące mięso, a to gnijące mięso, które zwabia zombie, przyciąga zombie aktywacja czasowa, czyli co? To jest jakaś lepsza opcja niż to, co mieliśmy wcześniej? Dobij targu, chętnie bym to przetestował. No i amunicja, tak? To mówiłem, jak jest tylko opcja, to bierzemy wszystko. Do strzelby też, chociaż ostatnio okazało się, że ta nasza strzelba jest dość słaba, więc mam nadzieję, że wypadnie nam coś fajnego z misji pobocznych. O! Jest jakaś misja poboczna tutaj, no to zaraz podejdziemy, od razu tutaj rozkręcimy temat. Tylko tak sobie patrzę na nasz ekwipunek, że moglibyśmy też coś sprzedać przy okazji. Bo nie mamy miejsca na nowe rzeczy. Rosa. Dziwne, jak zabijesz ludzi, mają broń, a broń nie podniesiesz. Widocznie przestrzelona przez nas ta broń, czy jakoś inaczej zniszczona. I tak to wygląda. Dobra, część rzeczy moglibyśmy sprzedać, no na pewno niebieskie nam się nie przydadzą, więc szabelka też ucieka. Do tego niski poziom, czyli wszystko poniżej... Kurczę i co? Z tego by można było fajne elementy wyciągnąć. To jest ten ból w tej grze, cały czas ta decyzyjność. Czy sprzedać coś... Bo są fajne pieniądze, tak tutaj te 5000, o kij byśmy mogli, ale kij jest fajny. Za 5000 zombie szabla. Dobra. To nie, sprzedamy rzeczy jakie tam dostaniemy, a tutaj rozmontujemy, bo no to jest to co wspomniałem wcześniej, że mogą wypaść fajne półprodukty do wytworzenia innych przedmiotów. Dobra, to mi się średnio podobało, więc rozmontuj. A o właśnie, 8 sztuk kleju, no byłby ból jakby to nie poszło z nami dalej. No i chyba możemy rozmontać Peggy, nie, Peggy będzie trzeba podnieść. A to miałem rozmontować, pomyliłem bronię. No cóż, może być i tak. Jeszcze stół warsztatowy jakby mieli, to już w ogóle byłbym usatysfakcjonowany, bo byśmy sobie... Jaki bit! No. A tam chyba mamy stół warsztatowy, byśmy sobie ulepszyli te bronie, jakie tutaj mamy. A, to ten korytarz, jak tu blisko wszystko. Dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze, czy są jakieś plany na jakiś horrorek ze Staszkiem i dziewczynami? No ja myślę, gdzieś coś tam zasłyszałem, że jest szansa na powrót tego. No powrót do tego, co ostatnio u Izy na kanale Izayuki ogrywaliśmy. No to Demonologist. Coś takiego. Zwiększa prędkość ataku, ale zmniejsza siłę. Czytałem w komentarzach, że to jest podobno spoko opcja i warto to sobie jednak odpalić. Więc weźmiemy, szczególnie jak tutaj wzmocnimy nasze obrażenia krytyczne. A oprócz tego eksplozja przy krytyku albo mocne ataki na zombie z użyciem... Nie, dobra, eksplozja przy krytyku. I mamy fajną pałę obuchową. Która to jest pała? Tutaj policyjna, 21 poziom. I ostatnio coś, a to byśmy mogli rozmontować już też. To co mi się kastety nie podobają, w sensie tutaj w grze, w życiu w sumie nie wiem. Ale o, dostaliśmy coś takiego. Jeszcze moglibyśmy sobie też nałożyć status, może elektriko? Nie wiem czy mamy coś elektrycznego, ale zawsze się przyda. Sprawdzimy tę prędkość ataku, czy rzeczywiście jest tak dobra. No że też ten klej tam wszędzie schodzi, no, tak szybko. Kilka trafień krytycznych, to może się udać. I zwiększa obrażenia kończyn. Okej. I mamy dwie fajne bronie takie, żeby walić. Moment. Brunt. Pała teleskopowa. Zwykła pała. Zwykła pała by mogła się statusu ognia może doczekać. No, dorobić, znaczy się. Bo nie mamy jeszcze tego, mamy tylko pistolet ognisty. Dobra, dajmy jeszcze łogień na pałę, bo to jest 20 poziom, da radę i lecimy już naprawdę na misję. Wprawa! Zabicie zombiaka daje umiarkowaną premię do obrażeń od mocnych ataków. No kurczę, to tym bardziej by nam się przydało. Podwójny łogień! Ale będzie. Waga piórkowa, mam nadzieję, że nie będę tego żałował. No i może kilka trafień krytycznych. Przy wadze piórkowej liczę, że to będzie dość popularne. Zaczynamy! Ścinanie, mam nadzieję, że nic nie ścina. Dzień dobry, dzień dobry. Demonologist. Tak to jakoś tam brzmiało. Znaczy... O, kolego, będziesz to jadł? Ładny bałagan tu zrobił. A to tam jest gdzieś ta misja. Rose, gdzie ty jesteś? Gdzie oni się ukryli z tą misją? O, tu coś jeszcze jest, wiadomości. Ridosceptycy, czyli... Kurczę, kij ci w oko, Ruben. Dlaczego akurat ty nami dowodzisz? Serio? Nie przypominam sobie, żebym na ciebie głosował. Okej, jesteś lekarzem, czajmy, ale nic nie wiesz o przetrwaniu. Każda decyzja może przesądzić o życiu lub śmierci, albo o nieżyciu, jak w przypadku tych powalonych zombie. Straciłem wiele ludzi. Twoja żona nigdy nie, a Jimmy mówi, palić to mam. Okej, mam gorszy dzień. Tak chciał to zarymować nam na koniec. Klucz do pamiątek gościa. Musimy tylko gościa znaleźć. Jest płynnie. A to dobrze, a to dobrze. Nie, no czasem to wiadomo, że Inet potrafi, chociaż tu widzę, że wszystkie klatki niby dotarły na miejsce, tam gdzie miały dotrzeć. Kolego, wszystko ok? Dajesz misję. Moment, gdzie to jest światło? Tu jest światło. I know what you are! Wow. I just heard all the ruckus. You okay? You need some help? Help! That's what she... You're here to steal just like her! Huh! Next thing you'll say is that I can trust you too! Wait, what are you talking about? Someone stole from you? Denise! She came in when I wasn't here, without my permission! and she stole the bag that was right underneath my bed, and she can't do that! That's wrong! Yeah. Stealing is wrong. You're right. What's your name? Luther. Okay, Luther. Well, I'm gonna talk to Denise and sort this out. She wants that! She wants you to talk. Then she'll steal your teeth. And you won't even get a nickel. I'm not like her. My buddy Byron, he'll see you right. Yeah, just stay calm. Everything's gonna be okay. Pomocna dłoń? Nie, no to bierzemy się za pomocną dłoń. Byron, come on, man, this isn't funny. Age of Wonders. Kurczę, mieliśmy w sumie... Zapomniałem o tej premierze, bo to też druga... O, co taka niska ocena na Steamie? Miałem w planach ogrywać. Mieliśmy na live'ie właśnie lecieć. Ale zapomniałem, ale widzę już mieszane oceny na Steamie. Jak to na Metacriticu? Kurczę, zapomniałem zupełnie o tej premierze, a miałem nawet na liście zapisane, że przyjrzymy się temu, ale widzę, że... No nie cieszę się jakimś dużym zainteresowaniem. A Metacritic? Recenzje są spoko. Oceny na Steamie średnie, więc śmierdzi mi znowu słabą optymalizacją. Olej oceny, tak? No to przemyślę. W sumie zapomniałem rzeczywiście o tej premierze, a mieliśmy się przyjrzeć. Kurczę, i to nawet na live. No cóż, ale też lecimy dzisiaj z Dead Island, a zobaczymy. Może uda się jakiś odcinek ogarnąć niebawem. Yeah, what? Listen, I just ran into this guy, Luther. No, proszę, you ran into a mess called Luther. That boy's on random shuffle. Tylko parę monet. But he is freaking out about some bag you took. Whatever was in it, I think that's been. That bag was stinking. Ava and Ken were bitching so bad I threw it out. What the hell was in it? I do not want to know. Couldn't get near it without gagging. I just tossed it down the trash chute. Well, he is starting to really freak out. And I think a bad smell is better than a frothing doom merchant. Whatever, go knock yourself out. But if he doesn't calm down, he's going down the chute too. Drożdżu, dziękuję i smacznego życzę. I bardzo serdecznie pozdrawiam. No, a co do karty, tak, to Ramron napisał, no taki był zamysł zakupu tego RTX-a, że... Zakładałem, że optymalizacja gry najlepsza jest to, że ja go tak trochę brałem z wizją Hogwartsów, bo zakładałem, że tam optymalizacja będzie słaba. Ale brałem to pod uwagę, że no niestety optymalizacja gier to nie jest aktualnie coś na wysokim poziomie, ale nie zakładałem, że to będzie aż tak złe. I praktycznie każda premiera teraz będzie wymagała mocnego sprzętu, żeby się dobrze bawić. Znów zaczął klatkować? Ale to pytanie, czy u kogoś jeszcze? Może inaczej, może nie klatkuje, tylko te są artefakty z racji tego, że dużo się na ekranie dzieje. U mnie działa. Hi-Fi Rush? No tak, to dobrze działało. A czemu nie ma Redfalla na PS-ie? No... A, mieliśmy podmienić jeszcze naszą bombę na tą nową, zobaczyć jak wygląda. To jest kwestia, że Aktualnie Bethesda należy już do Microsoftu. Jak należy do Microsoftu, to myślę, że to nie będzie takie popularne wydawanie gier na PS-a. Chyba że takie, które mogą tam przynieść naprawdę duże zyski. To myślę, że wtedy będą w stanie złamać te zasady i wypuszczać też grę na inne platformy. No tak, z Call of Duty jest taka walka. Bym się nie zdziwił, jakby Call of Duty dalej wychodziło na PS-a, bo to jednak tam... W sensie, jeżeli by Call of Duty ostatecznie czy Activision zostało wykupione przez Microsoft, to myślę, że i tak będą wypuszczać tę grę na PS-a, bo to zbyt duże zyski z PS-a przynosi. O! Siema, rojowy szwendacz! Kurczę, rzeczywiście szybciej jakoś tak wali. Jednak jutro do pracy. Aj, no. To te niebieskie deski, co miałem rozwalać. Miło. To taka udana majóweczka w pracy, tak? Coś o tym wiem. Śmieciowa poezja. Coś związanego z misją. O, na górze róże, na dole bzy. Jest koniec świata, więc rzuć balast i umówmy się. I ja, i ty. O matko, mogę się bardziej postarać. Ale jak balast, to... Aha, oda do dziewczyny od komputerów. Dobra, zostawię to dla chętnych. Wydaje się, że to może być całkiem ciekawa opcja, ta poezja, ale nie związana zupełnie z naszą misją. Bo tu myślę... By Microsoft nie wykupił Activision? No ostatnio... Trzeba przyznać, że zarówno Microsoft, jak i Sony nie ma najlepszej pasy, jeżeli chodzi o te gry. The Last of Us na PC mogło być przecież takim hitem, a zostało przez optymalizację zabite. Tak, to już będąc przy tej poezji. Coś jakby gdzieś krzyczało. Sefnie cyce tak mocno. Dobra, kolejny śmietnik. Rozumiem, że mamy przeszukać. Nope. W końcu go znajdzie. Proszę panie, macie trochę pieniędzy. Lenny, zostaw tego Redfalla, tragedia tytułu. Czas ulepić tego mięsnego jeża do końca. Udanego majowe... Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Dziękuję również, Lenny. Jakie szaleństwo. Na początek miesiąca to chyba ta majóweczka, to... Grill musiał dobrze smakować. No, to dobrze słyszeć. Kolczaste. A nie! A dobra, my mamy to kolczaste. Dobra, zobaczmy jak ta pałka teraz bije. Proszę, bardzo dziękuję. Pani, macie trochę pieniędzy. Anka, saszetunia dla Mimki. No mówię, jakieś szaleństwo. I no my musimy częściej na majówkę się spotykać. No. Dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję. Dobra, wciąż szukamy śmieci. No tu coś nam hałasuje jakby za ścianą, ale to... Nie tak łatwo. Świeży cuchnący worek w tej okolicy. Co to jest? A, baton. Baton się przyda. Jeszcze coś tu... O! Otwiera się po drugiej stronie. Gdzieś puściliśmy wodę. To jest kwas. Tu jest wyjście. To rozumiem, że Oj! Oj! Czuję, co się święci zatem. No, a jeżeli chodzi o serię, to w takim razie, jeżeli nie Redfall, a nie, opuść obszar to zupełnie nie w naszym stylu, to teraz daje mi do myślenia, czy może nie właśnie wspomniane Age of Wonders 4. Ale to byśmy musieli najpierw nagrać odcinek i ocenić, czy jest sens w ogóle na to się pisać, bo może nie jest sens, a może byłby. No gdzieś to musi być przejście dalej, zacząć może za kartonami. O, pojemnik. Wciąż nie to. Jest dziura w całym. No, czegoś mi brakowało. Tylko czemu ja tak bym słyszał krzykacza, a go nie widział, no? Lubię te obuchowe, no. To jest ta torba, to jest ta corba. Oj. Widzimy stąd... No tak. A jak z tym? Oj. O! Działa chyba jak ta stara. Coś miało tu wybuchać. Lepsze niż ta stara zabawka. Dobra. No możemy ich jeszcze dopalić tu do końca. Pistolety też są fajne. Tylko trzeba by było je chyba powoli ulepszyć. Tak sobie myślę. Dobra, niech już to wszystko minie. Można by było powoli poulepszać te pistolety, żeby zadawały większe obrażenia. O! Nasza prodnica. Zobaczymy jak to wyjdzie. No, a co do zakupów, to zobaczymy. Ja też nie jestem fanem Monopolu. Mimo wszystko wolałem jak te firmy... nie podlegały, znaczy te firmy. No, jeżeli gdzieś się pojawiały takie zakupy. No, dużych firm. A idziecie do nas. Jednak wolałem, jak one gdzieś tam sobie istniały. Czy żyły własnym życiem. A natomiast te duże marki jak PlayStation czy Microsoft inwestował w... No nie idzie ich tak załatwić. A te duże marki inwestowały w nowe studia albo w swoje studia, żeby rozwijać, bo to im też bardzo dobrze wychodziło. No a tak teraz to doszło do takiego momentu, że w sumie... Nowe studia się nie pojawiają, bo wykupuje się stare. Wolę, żeby było więcej firm, które wydają gry, bo to znaczy, że będzie więcej gier. Rzucaj torbą, to przyciąga. Okej. Miał wyjść inaczej. No, dawaj na X-a. Dawaj na X-a, szwendacz, bo chciałem finisherka w tym zrobić. Będzie prawie jak finisher. Kurczę, ale niebezpiecznie mieć takie te elektryczne łapy, bo to też nas kopie. A nie, jednak przyciąga ich. Rozumiem, że torby nie zniszczymy jako tako. To macie jeszcze więcej do przyciągania. No. No. No jaka to jest świetna sprawa ta nowa broń. O, cześć. Podoba mi się. Teraz to będzie trzeba mocnego... O! Łamacz się chyba nie złamie, tak? Nie rzuci się na to. O nie! Cykacz! Pierwszej ko... Co ona ma tyle sił? Ej! Czuję się oszukany przez krzykacza. Bach! W ziemię, gleba. Oj, dużo ich wszystkich. To chyba rodzina. Jak poszło. Oj, to nie wygląda za dobrze. To miały być lekkie poboczne, a nie takie, że my tu wbijamy i nie wiadomo jak z tego wyjść w jednym kawałku. Dobra. A, ci zwykli przynajmniej wbili do torby, tyle dobrze. Cykacz nie krzyczy. Co tu? Coś wybuchło. Jak to lata. To jest piękne, jak takie zamieszanie jest w okolicy, nie wiadomo co się dzieje nawet. Na dobrą sprawę. A tam jeszcze butrę widziałem. Dobra, poleciała. No jakby wyszli do nas, to by nie było tak źle. Mam nadzieję, że torby nie stracimy przez to. Dobra, prąd poszedł. Oj, oj. Panie, macie tam coś. Ta zmiana podejścia mi się też podoba. Oj, oj. Terminator padł. Cykacz też. Zaraz wrócę też na czata. Powiem co i jak. Co myślę na temat, o którym jeszcze nie wiem, co myśleć. Jest batona. A zemirze 200. To jak nie Redfall, to może Iron Harvest. Kurczę, ale że tak jednym okiem wyłapałem w trakcie tutaj akcji. Może przy szwendaczu, ale trafiłem, dobra. Spróbujmy finisher. Kurczę, chciałem finishera pałkę na nie zrobić. Może Star. Nie, no wydaje mi się, że Age of Wonders ma potencjał, żeby sprawdzić i być może właśnie wskoczyć w miejsce Redfalla. Jeżeli nie Redfall oczywiście, bo ja nie przekreślam jeszcze Redfalla. Przyznam, że początek mnie zainteresował. Więc może i Redfall coś z niego wyjdzie. Okej. To dobrze być taki wielki, że nawet jak nie trafiamy w niego, to i tak trafiamy. Znaczy przeciwnik jak jest taki wielki. Gdzie nasza torba? O! O! Moment. Zgubiliśmy towar. Luther już nam nie zaufa. Dobra, idziemy. Za nieśmierdzącą... Wydawało mi się, że tu ją pozostawiłem. Tu jest kanister. Dobra, idźmy. Może ona gdzieś, któreś zombie zabrało ją na górę. Zombiaki zjadły. Nie no, chyba zjeść jej nie mogły. A nie, teraz jest tam. Teraz jest tu. No idźmy za celem misji. Może mamy ją w kieszeni. Z mojej perspektywy oglądającego, jak są robione więcej niż dwie gry, to odcinki trochę tak się rozmywają. Chyba wolę, jak tytuły są robione ciągiem. Przyjemnie się ogląda. No to myślę, że też jakbyśmy wbijali w Age of Wonder, to albo by to nam wskoczyło na live'y, albo po zakończeniu Dead Island 2. No aktualnie chciałbym się trzymać... Proszę panie, macie trochę pieniędzy? Wspomożecie mnie paroma monetami? Tylko parę monet. A Star Warsy jak podeszły, bo mi strasznie, już 100% map zrobione i teraz, no, znaczy strasznie w sensie takim pozytywnym, nie? Bo to polonistka zawsze się mnie czepia, że nie można mówić o czymś pozytywnie, że strasznie mi się podoba. Ale to tak, ja nie jestem polonistką jakby co. Nowa gra plus już leci, udanej majówki. Dziękuję za wsparcie. No jeżeli chodzi o Star Warsy, to mi się też bardzo podobają. Wiadomo, że tam z optymalizacją no czasem chrupie i to nie jest dobra rzecz, ale prócz tego to sama historia, zadania. Może jedyne co mi tak trochę przeszkadza, że takie powiedzmy kwestie poboczne nie są nagradzane jakimiś fajnymi umiejętnościami, tylko o, masz brodę teraz, nową. albo inaczej uczesane włosy, nawet ich pofarbować nie możemy, tylko zmiana fryzury. No nie, nie, absolutnie nie jest. No jest, nie. Jakbyś zarządzał firmą, odpowiadając co za koda, to byś zaryzykował i byś kontynuował Ghosta? O kurczę, ja nie mam... To tak naprawdę, jeżeli chodzi o kody, to ta gra żyje... Musimy znaleźć na torbę na dole, albo włączyć, wyłączyć grę, bo może ona się spagowała. Gdzieś musi leżeć. A nie, to jest taśma. Kod tak naprawdę żyje głównie z multi, więc mimo, że fabuła jest fajna i tak dalej, i ja w sumie dla mnie kod to jest głównie fabuła, tak dla wielu graczy jest tryb multi najważniejszy, a niestety ja się nie znam na tym multi z Koda, czy w Ghoście w tej serii było fajne, czy nie było fajne. Więc jakbym był właścicielem, to... Księgowego bym zapytał, co robić, nie? A tak serio, no to mówię, wydaje mi się, że kody niestety nie są oceniane z perspektywy fabuły, czy warto wydać, czy nie warto wydać, a to jest bardziej kwestia tego multi. Nie możemy dać mu innej torby, widzieliśmy jak ona wyglądała. Chyba że ona tu przypalona gdzieś leży. Ale lama wbiła, no właśnie się zastanawiam. Znaczy nie, bo zakładam, że nasz ładunek gdzieś posłał tę torbę, może tu w kwiaty. Jedyne czego nie rozumiem, że wcześniej jak rzucaliśmy torbę, to chyba na niej był znacznik, gdzie ona leży. Więc liczę jeszcze po cichu, że jak wyjdziemy z gry i wejdziemy ponownie... Już? Leżą wszyscy? Jak wejdziemy i wyjdziemy... O, bo może ją gdzieś wcisnęło w kwiaty tutaj. To ona się jednak pojawi. Torbo... No bo ja ją tu chyba rzuciłem, no? Czy gdzieś dalej? Już teraz zapomniałem, to było wszystko w stresie robione, ale... Tu nie widzę, no dlatego mówię, przydałoby się skanowanie terenu, tak jak tu się biega. Może na dole znowu jest? Kurczę, ale to czemu? Kto by ją tam z powrotem przyciągnął? Dobra, wyjdziemy z gry, wyjdziemy z powrotem. Mam nadzieję, że to pomoże, zawsze pomaga, no. Trochę słabo by było, jakby trzeba było raz jeszcze po torbę lecieć, bo ja nie wiem, gdzie ona jest. U mnie tak było z bezpiecznikiem, w sensie, że trzeba było wejść, wyjść, czy jak? Chyba będzie trzeba zacząć od śmietnika. Znaczy pół biedy, jeżeli ona leży na śmietniku, bardziej się boję opcji, w której jej już w ogóle nie ma. Na górze jest znacznik, tak, ale na górze znacznik prowadzi do naszego kolegi. Ten znacznik traktuje to tak, jakbyśmy torbę mieli w rękach, a my nie mamy torby w rękach. Tak tam ją zostawiłem, no to okej, to... Czy zobaczymy, może ją... O, jest, dobra. Nie, musiała się zbagować. Ciężko by było chyba takiej torby nie zauważyć. Mam nadzieję tylko, że nie odświeżyli tutaj tych przeciwników. I możemy wbijać normalnie do środka. Sorry. 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 Przeżyjemy? Nie, a dobra, ta strona może... Nie, łamacz! Życie! Kurczę, i znowu torbę wywalił. No bez sensu, jak nam by przyszło z nimi walczyć. Trochę słabo, że ich tu odświeżyli ponownie. Ale może tym razem nie będę rzucał, po prostu... Mhm. Tu ekipa przyszła. Ta muzyczka jeszcze ze sklepu. Może tym razem nie będę rzucał granatami w torbę. Wszyscy się przewracają, to chyba od tego smrodu, jaki ona tam ma zafundowany. Gdzie ją wywaliłem? Gdzieś tam? Teraz przynajmniej leży ta torba. Czyli proszę bardzo. Jesteśmy beta testerami gry, albo ogólnie testerami, bo w sumie już dawno po testach beta. Z pistoletu nie poszłoby szybko? Poszłoby szybko. Ała. Ale i tak szczęście, że pomogło wejście, wyjście. Nie? Wolę nie wiedzieć, co robi zmysł żigolaka w świecie pełnym zombie. W sumie to... Nie, my jesteśmy stripteaserem, to trochę inna opcja. Oj, to zaraz wybuchnie... O, życie! Kurczę! Dziwnie to życie nam potrafi tak znikać nagle całe. Ej! Macie... Nie! Nie pod nami! Gdzie to spadło? Dobra, stoją koło tego. Ciężko tu się przemieścić z tą torbą, no. Domyślam się, że wszystko na nas rusza, jak tylko ją weźmiemy do ręki, stąd to tak wygląda, a nie inaczej. Strzelba to jest w ogóle marność nad marnościami na tym poziomie, które mamy aktualnie. Trzeba walić tym, co dają. Dobra, furia. Torba jeszcze leży, cała, oby. Dobra, zostaw tę torbę, bo się zjara, to będzie na ciebie. Zdenerwowali. Strażak, chodź. No, i możemy iść. Moment, chyba tam gdzieś była droga na górę. Stripteaser nie gigolak, to jest jak się słucha. Znaczy, no to... Idź! No proszę, to naszego Ryana nie ten. Ja nie wiem, jakie tam usługi dodatkowe ma w ofercie. Już myślę, że zniszczył torbę. Ale stripteaser. Ciężko, bo w końcu 20 poziom. No, ile można było czekać? Muzyczkę zaraz będzie trzeba włączyć, ale to wyjdziemy stąd. Jak wygląda... Gdzie jeszcze pytania były? A, za bardzo się oddaliliśmy do torby i wróciła na start. Było zbyt niebezpiecznie. A nic mi nie mów o majówce. Mieszkam naprzeciwko ogródków działkowych i od 4 dni dociera do mnie zapach grilla. Znaczy, to nic śmiesznego, nie? Ale, no, domyślam się. Dziś widziałem na grupie osiedlowej, jakaś sąsiadka też prosiła, żeby dzieci były ciszej, bo jeszcze skupić nie idzie, więc... To jest też takie zastanowienie, będąc przy różnych takich tematach nieruchomości. Warto mieć mieszkanie z widokiem na plac zabaw, żeby mieć oko na dzieci, jeżeli ktoś ma dzieci, czy wręcz przeciwnie. Nie warto mieć mieszkania na plac zabaw, bo dzieciaki potrafią hałasować. Okej, co w tej torbie takiego? Gacie pewnie. Here you go. You actually... You did it? Thank you. This is Byron. You guys met? No, I... Byron's a hell of a guy, eh? You know, he's always got your back. You could take on anything, you know? Best goddamn friend I ever had. Thanks for bringing him back. It's gonna be okay now. Yeah. All right, man. Yeah. I'm gonna let you two catch up. Cool. Oh, wait. Hold on, your reward. As promised. With our heartfelt thanks. Yeah, bring it in, man. No, najważniejsze to mieć przyjaciół w tych trudnych chwilach. Dzikość nam doszła. Czym jest dzikość? Broń zgodna z tym atutem. 12 poziom. A, zabicie zombie generuje dodatkową furię. No właśnie, tutaj Lenny słusznie zauważył, to już widziałem gdzieś podczas obróbki, że nam ta furia znika, ale to wynika z naszych umiejętności. Gdzie są te karty? Rozumiem, że tu w tych kartach coś odpaliłem takiego głupiego. A, będzie się powoli opróżnia, chyba że jest pełny. Okej, dobra, to my to sobie wzięliśmy. Dlatego mówię, ta autofagia to zupełnie mnie to nie jara, no. Tylko minusy w tym widzę. Dobra. Idźmy do handlarza, może... Nie, chyba już nie ma jeszcze... A, wychodziliśmy z gry, może mieć tam amunicję. W sumie to... Jeden pieron, którędy pójdziemy. Nie warto, od rana krzyki, czyli jednak... To dobrze pamiętać o takich rzeczach. W ogóle gwoździarki już się pojawiają na mapie, więc mam nadzieję, że trafimy na jakąś. A, weź jedną aptekę też. Prezent też, no niby prezentów się nie sprzedaje, ale jest tak słaby. Niebieskie nam dał, czy... To w sumie to jeszcze chyba niebieski taki, no. Morski trochę może, jakby tak pomiędzy tym zielonym. W ogóle, czemu mamy pistolet na zielonym jeszcze to trzymamy? Sprzedaj, panie! Kurcz. Grabie za to mi się podoba, chociaż nie, też niebieskie, też sprzedaj. Dobra. Idziemy na mapę, czy zobaczyć co tam przy mapie słychać i zmieniamy okolice. Jak tam dzisiaj? Nic nie zalane kawą, nic nie zepsute. Nie, dzisiaj jest... Dzisiaj póki co jest idealnie i mam nadzieję, że tak będzie. I mam nadzieję, że tak będzie już do końca. Beverly Hills. Tu było coś zepsute? Zobaczmy. Bo gdzieś mieliśmy jakąś misję, jedną, której nie było tak naprawdę. No, zobaczmy co wyjdzie. Kurczę, 30 minut pierwsza misja zaliczona. Myślałem, że zrobimy dzisiaj z 8, 10. Za moich czasów było jeszcze gorzej, bo darło się, mamo, rzuć mi wodę. No ale właśnie zastanawiam mnie, czy rzeczywiście, no i w ogóle jakie okna wtedy były, no, bo teraz to no, okna, szczególnie te aktualnie budowane bloki, też tam trójszybowe czy trzyszybowe, jak to się nazywa i tak dalej, to też to trochę inaczej. Nie kolega, od ciebie misję to weźmiemy na tem. Ale tu jest jakaś misja. O, nasza koleżanka od Flaczków, to do niej możemy iść, bo od kolegi to misja musi być na odcinku. nie wrobisz nas w to. Ale do koleżanki możemy iść, bo tych flaków po drodze zebraliśmy tyle, że a nuż coś będzie ciekawego. Dawno to już nie byliśmy. No, a kiedyś te okna jednak... To... Nie wiem jak w blokach były montowane, wiem, że w domach często to były takie podwójne szyby, ale że każdą się osobno otwierało na przykład. Kitem uszczelniane. To też pewnie te krzyki dzieciaczków przepuszczały, ale może to większa radość była. Inne czasy, nie było internetu, to się chociaż dzieci oglądało na placu zabaw. W sensie jak... Nie, to mogło wyjść źle, nie? Ale chodzi o to swoje pociechy, nie? To tak w sensie, że się już zrobiło te dzieci, bo nie było innych rzeczy do roboty, no i później się oglądało, jak się dzieci bawią i z tego się miało, czerpało radość. Dobra, mów co tu masz na sprzedaż, no. Ręce ostrza. Szukaj. Już mamy to? To coraz gorzej brzmi. 3 ręce ostrza. Kto... A, dobra, ręce ostrza to chyba od nowego... Ciekawy ten pędzel, no. Ale ręce ostrza chyba wypadają nam od nowego przeciwnika, od nowego rodzaju przeciwnika. Więc... Prawdopodobnie częściej nam się będzie teraz to pojawiał na mapie. Trochę szkoda, trochę dobrze, bo jak i tak mamy tę misję zaliczyć, nie? No to dobrze by było ogarnąć temat. O, koleżanka ma dużo kleju. Bardzo dobrze. Proch strzelniczy też się przyda, bo to amunicja. Elektronikę mamy, ostrza tylko biorę. Ja miałem takie. Te okna się nazywają, widziałem gdzieś nazwę, okna, skrzynie. A, tak, no więc... Wiem, że one też trochę dźwięki lubiły przepuszczać. Wtedy to już w ogóle. Ale nie wiem, czy takie były montowane też w blokach, chociaż chyba wszędzie takie montowali. W blokach za to w tych dawnych czasach były popularne drzwi wejściowe podwójne. Nie wiem skąd taki pomysł. Może właśnie też po to, żeby od hałasów się odgrodzić, no i zawsze jak ktoś chciał się włamać, to 2 skrzydła do przełamania. Zacząśnij wąsaczem? O! Brzmi jak młodzieżowe słowo roku. Nie wiem tylko o co dokładnie chodzi, nie? Ale ma potencjał. Dobra, kolejna misja. Hotel. Lecimy po kolei. Myślę, że sobie tak tę listę od góry do dołu to obierzemy, to przynajmniej łatwo powinno nam być jakoś się odnaleźć w tym wszystkim. Też takie były. A. Nie wiem co to wstawanie do pracy o 5:30, bo jestem praktykantem i ja na 8 do 16, ale muszę znać 3 języki. Nie wiem dlaczego, ale muszę znać niemiecki, angielski, ewentualnie hiszpański. I nie zgadniecie, espanol está bien. No to ja się tak nie znam na espanolach. No chyba nasza koleżanka ze Żbików, czy Rysi, to też jej nie będziemy może zahaczać. Zobaczymy dalej, czy Belery się naprawiło. Bo ostatnio w Bel Air szukaliśmy misji. Bo te radiowe misje, one zazwyczaj są fajne, tak? Ja chciałbym zrobić te niefajne misje, takie, że idź, no tak, z tą torbą, idź, przynieś mi torbę, lecimy. Emmę słyszeliśmy. O, jest, odnaprawiła się misja, to ciekawe, czemu ostatnio jej nie było. O, co się z nim stało? You've been running around for days hitting everything in sight with that hammer of yours. You're exhausted. Well, I guess I could take a quick nap. You're going to lie right here until I say so. Got it? Yes, ma'am. Co mu się stało? Kurczę, sam. Nie odchodź nam, jesteś nam potrzebny. Nie wiem do czego, ale na bank się przyda. Moment, to hałasy. Czyli co, znowu do dziadka idziemy po zadanie? Może być. O, amunicja do pistoletu 1 sztuka. Nie, no to idealny biznes, a zapłaciliśmy pewnie za wszystkie. Nie, moment, A, misja Franceski tu nam się wyświetliła, czyli dalej jest zbagowany. Dalej tu nie ma zadania, ale nas gra strollowała. Ech, ale co sobie samo odwiedziliśmy, to odwiedziliśmy. Do Monarch to też mamy zadanie z radyjka, to nie ma co. Na brzeże bierzemy, obieramy za nasz kierunek działań i teraz już tu naprawdę jakąś misję musimy znaleźć. Dobry wieczór, ja tylko na chwilę, bo na 6 rano mam służbę na lotnisko. O! A takie widoki fajne. No my się widzieliśmy przecież, to tam friendly fire co najwyżej. Gdzie są te zadania tutaj na plaży? O, jest, uratowani, w końcu możemy na coś iść, idziemy tutaj. Nara. Przejdziemy tu skrótem, nie bardzo. Kurczę, ale oni się zabudowali. Tylko z jednej strony jest wyjście, coś tu leżało. Nic nie ma, nikogo nie ma, dobra, jest bezpiecznie. O! Co to był za dźwięk? Bo teraz tak, trochę się boję, trochę się cykam, że wśród tych nowych zombie, no to często będą nam się trafiać, jak ktoś już widział, jak się rozpędził. Te klauny, z których mamy pazurki prawdopodobnie wyciągnąć. No i trafił się gość. Ciekawe jak z tym sobie poradzisz. Oj, szkoda, że się ruszył. Kiedy wybuchnie? Coś z tym wybuchem średnio wyszło. Leży. Jak się od tego kwasu położył. No i teraz furia przynajmniej nam się nabija na stałe. Dobra, to będzie na handel, albo do rozłożenia, coś z tego wyjdzie. Idziemy na misję. Tylko muzyczka, wracaj, bo to już znowu jesteśmy na etapie, gdzie nic nie gra. U mnie babcia... nie to, u mnie babcia miała na drzwiach wypisane hasło, że lepiej mieć Parkinsona i trochę rozlać niż Alzheimera i zapomnieć wypić. No i to było takie motto życiowe, jedno z wielu. No. Nie wiem, czy on tak lubiła sobie na drzwiach trzymać takie różne hasła, typu coś tam było, że przyjaciół trzymaj daleko, a wrogów blisko, czy jakoś tak. Nie? Jak widać, te rady życiowe już za czasu PRL-u były popularne. Jest i ten gość, którego poszukujemy, tylko... No właśnie, ten gość jest potężny. O! Ale może kontrę na niego zadziałają. Rzeźnik z Blaviken. Nie, jednak ten, przyznam, że ten misyjny był chyba gorszy. Kurczę, chyba jeden z drugim odporny. No, taką broń tracić. Dawaj pistolet. Przeładuj. Ej, on z tyłu jest nieodporny! Bierzemy, oby nam wyrzucił tylko rączkę. Oj. Jednak okaleczanie to okaleczanie. Jak regenerująca się tkanka? No ja tak nas oszukać myślałem, że za każdym razem nam wypadnie ta ostra ręka. Prawdę mówił. A nie mówię, że nie. No. Ale ładnie jak tak upadła. Co to? Wiadomość w butelce? Brzmi ponuro. Idziemy. Mogli tylko nam odpalić tę wiadomość jeszcze. O, coś ktoś tu zostawił. Kluczyki. Może to też związane z misją. Strzelaj w głowę. Temu z ostrzami. No może. Takie złote myśli to znane od starożytności. No możliwe, no to... Babcia odczytana była, ona lubiła właśnie takie, gdzieś pewnie wyczytała te sentencje i wprowadziła je w życie. Korzystając z wiadomości w butelce, znajdź aroganckiego krytyka kulinarnego. Chyba wiem, do kogo ta misja nawiązuje. Ale czy my znajdziemy? Gdzie są te wiadomości? Ekwipunek. Jak my mamy znaleźć wiadomość? Znajdźki. Dzienniki. Prawda nas nie interesuje, czysta kradzież, złoto głupców, to są misje główne, dawne czasy. Ale nam nie przedstawili tej wiadomości w butelce, no nic. Jest gdzieś tutaj. Strzelaj po nogach, właśnie też mi się spodobało. Oj! Tam jest elektryczny krzykacz, czy nie? Bo jest taka nowa postać. Wydaje się, jakby to tu... O! Lajkujcie i obserwujcie! No właśnie, nowe zadanie poboczne. Dobra, to bierzemy. Lajkujcie, obserwujcie. To chyba jest ok. Amanda wróciła! Hej, to się w domu ciężko siedziało. Co z tobą jest nie tak? I may have possibly maybe legitimately got stuck up here when a recording went bad, and I may totally absolutely urgently need someone like you to help out. Okay, this is completely unacceptable, young lady. You need to start taking some responsibility. You hear me? Yeah, not my finest hour. Was trying to figure out how to get online, and I couldn't resist the bright lights of the pier for a video. But for realsies, how about we save the lectures for after you get my cute little butt off this roof? Let's just get out of here. Can you get down? Maybe. But what about zombies? They are way scarier here than the ones in Bel Air. But if you turn on those dodgems, the sound might lure them out of hiding. Yeah, okay. I'll clean house first. Oh, and you can totally use the bumper car's electricity to fry them zombies. You'll be done in no time. No dobrze, Amanda potrzebuje drogi ucieczki. Uruchom samochodziki, aby wybawić... O, a będziemy mogli na nich jeździć? Tylko moment, samochodziki na prąd i dużo wody. To nie brzmi dobrze. Zombie? Co jest z nimi nie tak? Halo? Uruchom samochodziki, aby wywabić zombie. Jak się je uruchamia? Na pewno nie tak. Gdzieś musi być coś, jakiś panel. Chyba że operator właśnie idzie nam to wytłumaczyć. Taka plażowa muzyczka nam się odpaliła. No to... tak miało być. Chyba że w tej budce są te opcje, żeby odpalić samochodziki. Mamy akumulator. Może nóż to do samochodu się przyda. Chyba że już tą uruchomił. Ja chcę jeździć samochodzikami. I co, zadziałały? Jakim... to anatomia piękna, nie? Aliena nie widziałem. A tu coś wisi. A to chyba ich nie uruchomi. Chyba że... nie, ta gra jest dziwna, nie? Bo ja zakładam, że... możemy je odłączyć, ale to chyba nie działa. Chyba że po tych kablach mielibyśmy iść. Bo nieraz ona działa tak, w nieprzewidywalny sposób. Jeśli okaże, że tu trzeba akumulator dać na to, no, to wtedy zadziała, ale wątpię, że aż to... nie, że tak dobrze nie ma. Tu jest jakaś buda jeszcze. Albo tu jest operator samochodzików. O! Mamy to chyba. No! Poraj zombie prądem na śmierć. This is another stupid video, isn't it? Hey, give me some credit, bestie. Videos are my literal life, and a true documentarian always has a camera ready. Now zap those suckers! Check it out, Mara. We're back again with a big... Właśnie z taką muzyką kojarzą mi się Luna Parki. Więcej wody! Oj. Ile jest? 16 mamy porazić prądem? To my potrzebujemy jakąś broń, co razi. Będzie szybciej. A moment, to się i tak nie liczy jako porażenie prądem. Chodźcie tutaj, zombiaki. Oła. Mamy gdzieś wodę? Muzyka cudowna. Nie ja ją dobierałem. O, przyszedł elektryczny zombie. Dobra, to może jakby z tym elektriko... o, chodźcie tutaj. Jakby z tym elektriko wszystko po... kurczę, wywalili to. Może on porazi. A, my nawet nie mamy amunicji. Jak my mamy bez prądu? Gdzieś był akumulator wyrzucony, o. Dobra. To jest elektryk. Chyba poszło całkiem nieźle. To jest sposób na nie. Walić akumulatorem po okolicy. Minilu na parka leci disco polo, ale tak sobie wyobrażam amerykański disco polo. To może iść ten kierunek. Kurczę, nie ma jak ich odciągnąć od nas chwilowo. A potrzebujemy ten akumulator podnieść. Ała. Gdzie on leży? Kurczę, gorzej jak wywaliło ten akumulator. Mam nadzieję, że przynajmniej razi innych w okolicy, jak już tak chodzą i wybuchają tym prądem. O, jest kolejny akumulator, bierzemy. Tylko tak, sorry. Jakby nam się... Moglibyśmy wejść, wabik wymienić, bo to przynajmniej szybko nam tę misję załatwi. Wymień na flaki. Rzucimy tutaj flaki, to jest ambitny plan. To jest bardzo ambitny plan. Rzucimy te flaki tutaj, stójcie tam. Ej, no i musiało zejść. Nadal niech idą wszyscy. A to są same elektryczne szwędacze, jak na złość. Dobra, walnęło ich prądem. Ile jest zabitych? 5. Czyli całe nic nam się udało dobić. To nie jest takie proste, żeby to ich status elektryczny załatwił. No bo jak ich pokroimy elektryczną bronią, to to się nie liczy. Musimy więcej wody wylać tutaj. Może jak to odłączymy, to coś się... Ała! Nam się stanie chyba. No myślałem, że same się będą zabijać. Musimy chyba tych elektrycznych załatwić. O jest, dobra, padły kolejne. Trzeba razić ich tam, gdzie są samochody. A, w ten sposób. Nie wiedziałem, że to musi być na scenie. Show must go on. No to chodźcie tutaj na te show. No to cyk, tu są, o. Jest prąd. To faktycznie to działa? A elektryczny szwendacz, to nie na niego to. No, domyślam się, a. Dobra, faktycznie chyba tak miało być, że tu w samochodach ich razimy. Kurczę, no to... Takie nie do końca jasne te instrukcje tam w rogu. Oj, tego nie załatwimy w ten sposób. Idź, dziewczyno! To byśmy się nie doczekali chyba dzisiaj końca tej misji. Dobra, jest! Czysto. Wow. Czy gdzieś tam wcześniej było rzeczywiście, żeby na tych samochodzikach razić, ale... Wyparłem to! No i padliśmy, ale dobra, mam nadzieję, że jesteśmy w połowie tej misji chociaż. Co nas w ogóle poraziło, bo nie wiem, czy zabiłem elektryka. Amanda pobiegła przed siebie, złapią przy diabelskim młynie, okej. Dobra, ci są nam niepotrzebni, lecimy. Jeszcze znowu katary? Ile tych katarów można mieć? Co chwilę katary. Instrukcje były niejasne, tak. Ale już to naprawiliśmy. Dobra, Amanda, gdzie jesteś? Tak nie żył. O, coś tu wybuchło. Amanda? Ja mam uraz do tego miejsca. Będzie Jedi jutro? Tak, Jedi będzie teraz codziennie. Może i wyłączymy ten diabelski młyn, nie będzie taka zadowolona. I co? Ruszyło? Aha. Amanda, spotkaj się przy diabelskim młynie. Tu? O, a dobra, jest. Co zombie w pobliżu? Najgorzej. Kto nam przeszkadza? Aha. Dobra. Dajcie nam pałę, dawno nie było. Kurczę, ta pała jest teraz mega fajna. No Amanda, już. Bestie, don't be mad. Look around. This is perfect. And terrible! Aren't you happy you're saving me from this? Hey, wouldn't it be cool to decap some heads and pop some brains out here? And I'll film it! It will totally juxtapose with this happy place vibe. Are you winning, bestie? A łby, no to mamy też dobrą. Wygrywasz? Tak, wygrywamy. Do rozwalania głów mamy odpowiednią broń i nawet odpowiedniego przeciwnika. Zaliczyli głowę numer 1, no to głowa numer 2. Boli jak się ogląda, jak gra na padzie, znaczy jak gra się na padzie w tego typu tytuły. Znaczy no coś za coś, nie? Ja mam świadomość, że to nie jest tak piękne. Co z tymi głowami? Dobra, aj, nie trafiłem w głowę. Tak, zanim tu prąd... No i poszedł prąd. No kurczę, rozwalona głowa, to co na trupie... Oj, tu wybuchnie coś. Na trupie. Coś za coś, albo ładny płynny ekran, albo ładne celowanko, nie? Tak to działa, a wydaje mi się, że jeżeli chodzi o serię na YouTubie, to jednak płynny obraz jest ważniejszy, tak? Dla wygody oglądania. Dobra, rozwalona głowa, to się liczy. Teraz tak, jak oni pójdą tutaj... No nie! Oj, łamacz jeszcze przyszedł. Dobra, tu jeszcze jeden wybuchnie. Łamacza możemy rozwalić inaczej, chyba że... Oj, dwa łamacze. Moment, co my potrzebujemy dobrej muzyki. Wpiszę Luna Park. A nie ma muzyki z Luna Parku. To jaka muzyka po amerykańsku gra? Co tam byśmy mogli im puścić? Myślałem, że coś będzie w tym temacie. EDM-y jakieś tam chyba grają. Co to jest? Może to będzie. Czemu nie słyszę muzyki? Tak bardzo wyciszyłem? Za mało hardcore techno w hardcore techno, nie? To... Dobra, lecimy to rozwiązać te problemy. O! O, o! Nie, nic w naszą stronę! Czy nam te głowy zaliczyli jako głowy? Nie. Dobra, bo coś idzie po naszej lewej, słyszę. Okej. Tak, dobrze słyszałem. Dobra, czyli rozwalona głowa to ma być rozwalona na przykład kijem. A i znowu z granatami. Właśnie, to od razu się zapytam. No i wybuch. No... czy my mamy im rozwalać też w obrębie jakiegoś tu na przykład tego miejsca? Na coś mówiła? Pod na przykład diabelskim młynem walić im po tych głowach, czy jak? Kurczę, przy prądzie ich położyłem, no. Dawaj głowę! No i prawie była głowa. A, tych miałem kopać, przetestujemy to. Albo i nie. Kurczę, kolejny z kamizelką. Niech się odpali. Pędacz. O, ten jest już naruszony i cyk, poszło. No ale głowa rozwalona. Rozwal łby kilku zombiakom. No zaczynam się gubić. Co im mamy rozwalać? No, a, ten nie trafiony. No tu na bank trafię w głowę. No i niezaliczone. No to teraz zwątpiłem. Co my mamy? Chyba że inaczej. Weźmiemy to jeszcze. Tak zrobimy. Ubierz się kolego, bo copyrighty wiadą. To powinno mu rozwalić głowę i co? No i też nie liczą. Cześć. Jak zombie clowns? Nie jesteśmy gotowi na zombie clowns. Czyli tak, łby z pistoletu, a jesteś za daleko od niej, a to ona musi jeszcze to nagrać? No ale rozwalona głowa koło niej. No co prawda ten jeszcze żyje, to może się nie liczy. Kurczę, no najgorzej, że tu te grenadiery przychodzą co chwilę i nam całą akcję psują. No musimy go wysadzić, bo... Zaraz zrobimy to. No dobra, to pałka była łatwiejsza do namierzenia głowy. Tylko nam się zaraz pałka zepsuje. Koło niej mam znowu opancerzone. Najgorzej, że to takie trudne typy... I co, spadła kamizelka? Faktycznie jakby się trochę rozwaliła. Odpal to. Trudni przeciwnicy, żeby się nimi bawić, tak? Dobra, no chodź. No to nie była głowa. No i też poszło koło niej. Nie rozumiem tej misji. Może trzeba ich powalić i rozwalić im głowy finisherem? A, może tak. No my byliśmy w obrębie jej wzroku. Tylko jak ich się powalało, tak to... Chyba podczas walki normalnie szło, no ale jak to będą co chwilę z granatami goście wychodzić, to my nie jesteśmy w stanie tej misji zrobić, bo oni ich rozszarpują. O, tam leżał opancerzony, o leży dziewczyna, nie, ta już jest martwa. To musimy ich pukać w takim razie, dobra. Może, o, liczy, że się przewróci. A, spadło. Przewróć się, dziewczyno. Krzykacza mamy? Nie. Dobra, to jest to. Przetestujmy to rozwalanie. Najgorzej, że na początku nam te głowy fajnie wjechały. Inaczej, może to ich powali? Rozwal... Kurczę, jak na złość. O! No nie. Z wysokiej kopaj, ale to już w ogóle jakoś nie pokrywa mi się z misją, że rozwalić im głowę. No nie mogę zrozumieć tego, dlaczego na początku nam tyle tych główek wjechało. 3. Myślałem, że będzie szybka, fajna misja, a teraz się nie liczy. Ała! Może... No, tak delikatnie uderz, żeby się przewróciło. A, i broń się zepsuła. Zaraz to nie będziemy liczyć z niej walczyć. W nogi wal? No dobra, a, ale nie wiem, czy jak w nogi walimy, to czy... Jak w nogi walimy, to chyba nie możemy im dobijać głowy, niestety. Dobra. Walnijmy teraz jeszcze tutaj. O, no bo to tak chodzi jak tutaj, ale to... O. Tak, dobra, liczą się powaleni. Czyli chodzi o to... Mamy metodę, okej, udało się. Jak headshotów też nam nie zaliczyli karabinem. Przynajmniej nie na łamaczach. Oj, o. Chyba jest martwy i tak. I... Ale w sumie dziwne, że rozwalenie głowy pałą nie daje możliwości zaliczenia tej misji, no bo rozwalona głowa, no to pierwsze co mi się kojarzy, tak, że dostała pałką i cześć. Dobra, musimy mieć dużo leżących zombie. Ty brutalnie? To jest... Pomagamy im odejść godnie z tego świata. I zostaną zapamiętani też przede wszystkim, tak? Nagrani, uwiecznieni i tak dalej. Najważniejsze to znaleźć rozwiązanie na trapiące nas problemy w tym życiu. O, o. Dobrze, że się do nas nie przytulił. To by było straszne, jakby ten granadier. Oj. No przewróć się. Ten się przewrócił. Dobra. Czy tego można... Temu się nie rozwali głowy, póki mu się... O, jest. Dobra. I koleżanka będzie naszą drogą do... Oj, nie będzie naszą drogą do sukcesu. Chyba je zabijają się, nie rozwalają się głów. No ale tak chyba, że one już były martwe, jak głowę miały rozwaloną. Tak to jakoś interpretować. Nie, tamtego zostaw. Uwielbiam to. Dobra, mamy to. In a minute, I'm gonna climb up there and root her ass off that roof. Godnie to znaczy poprzez kopanie po głowie przez stripteasera? Nie, no że odejście z tego świata było zarejestrowane na TikToku, nie? To jest godne odejście. O, Amanda podbiegła do ośmiornicy. Najgorzej, że to nie koniec jej dziwnych pomysłów. Znowu będziemy musieli zrozumieć, o co jej chodzi. Jak zdołaliśmy się przekonać, to wcale nie takie proste, bo te jej instrukcje są szalone. Dobra, Amanda, ośmiornica. Nie co ośmiornica. No i to jest gra dla mieszkańców LA, a nie kurczę... ludzi żyjących w piwnicy w Poznaniu. Ośmiornica. A, tam gdzieś mamy iść, okej. Nie tu? To jest jeszcze jakaś ośmiornica? Ale jakie to musi być dziwne, ta gra dla mieszkańców tych okolic. Co prawda... Nie wiem, czy oni mają czas na gry, mieszkając w takiej okolicy, to chyba ma się lepsze rozrywki. O ile są lepsze rozrywki od gier, ale z drugiej strony, no jakbym chodził, nie wiem, po Starym Rynku w Poznaniu i walczył z zombie, dziwnie mi by było. No, Amanda. Okay. Fun fact. Few more zombies here than I remember, but you can handle this, bestie. Don't waste time knocking their gear off. Dobra, just przesady. These idiots into the ocean. Co? You got this, bestie. Just a little more. Jak my mamy ich do oceanu? 14 wywal z nabrzeża, a jakby dobrze poszło, a może oni sami pobiegną? Ciekawe, jak nie wrzucimy flachę. O, mam plan. Czekaj, to zepsujesz nam plan idealny. Czy oni polecą zatem tam? Chyba się przeliczyłem co do ich możliwości, ale jakby granat dobrze poleciał, to może ich wyrzuci tam. No. Wpadł ktoś? Nie wpadł nikt. No nic, musimy ich skopać. Wow, wow, wow! Czemu żeś ty to... A, może i dobrze. Może ktoś jeszcze wyleci z rozpędu. Trochę ich się dużo to zrobiło. Tylko gorzej, jak przyjdą nam wielkoludy, a my nie będziemy przy... No właśnie, jak na krzykacza jak przyjdzie. Teraz by nam się furia przydała. To co się kolego zdenerwował i odpalił, no. Odejdź, odejdź! Załatwimy krzykacza, będziemy mogli lecieć z misją dalej, no bo tak to nie ma co. Co to jest? Opancerzony? I pałki dobrze nie przetestowaliśmy chyba. Dobra, idziemy pod płot, wszyscy. Bo oni nieraz mają tak, że jak się rozpędzą, to z rozpędu wlecą sami. To trochę jak ta misja, co ich zrzucaliśmy tam wtedy z tego, z balkonu. A może jak ich pałką przeciągnąć? No musi być jakaś dobra metoda. To nie może być jedyne rozwiązanie. Walnij w ziemię, o. Spadł ktoś? I dalej nikt nie spadł. Już mi tu zmolo, wypadł. No, poleciał, w końcu. Ha. Dobra, rozruszało się towarzystwo. Coś tu w końcu leci niżej. O nie, grenadier ponownie. O jak... Pięknie. Żyć kogo... A może by... no ja bym tego jednego zaliczył. Wygląda na to, że zaliczenie się... zadania po śmierci się nie liczy na TikToku. Nie wiem... Nie trzymaj nas tutaj! Nie trzymaj! No... A chyba mieliśmy fuksa, że... Jak w tych Souls-like'ach trafiliśmy w okienko... O, dobra, broń leży. Trafiliśmy w okienko, że nie zrobił nam krzywdy. Może jacyś biegacze? A, cyk, lecimy na dół! No i tyle z lotu. O, jak? No już... Ach, te zabawy nad wodą. Dobra, jest. O! No, najgorzej, że my to tak ostro ryzykujemy, kopiąc ich tutaj. O, poleciał. No, może tak, flaczki niech tu pójdą. Aj, granadierzy. Ale dobra, póki tam są. Dobrze, że to nie są czasówki. No idź! Jakby to jeszcze tak łatwo ich przesuwało dalej. Idź, dziewczyno. 7 na 14. Podwójne kiki. A low kiki podwójne. O, ale to podwójne. Chyba, że wślizgiem ich tam... Aj, to wybuchnie wszystko. Ale ładnie. Chyba, że wślizgiem załatwić towarzystwo jakoś. Przydałaby się broń odpychająca. O, dobra. Poleciał. Najważniejsze, żebyśmy my nie spadli, bo może się okazać, że będziemy musieli od nowa to robić. Taką laskę wykopam. Ja to... Nie patrzę. Był za blisko nas. Tam też. Kurczę, ale że ich ten podmuch jak wywali, że to się nie liczy, no byłoby łatwiej. Czekaj. W sumie flak już gotowy. No, na wyżerkę. Tak. Pełne prawa dajemy do filmowania. O! Nie wstawaj! No i kolejna laseczka poleciała, więc no... Oj! Ale okazuje się, że te wybuchy chyba nam nic nie robią. Nie są takie groźne, jak wyglądają. Tak się ich boję. Dobra, mamy to. Jeszcze coś dla chętnych. Oj. Czyli co, koniec już? Co z tym wybuchem? Coś tu nam? Co? Nie! 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 Kurczę! Jak to? To jest ciężko się przemieszczać, ale mamy to. Zrobiłem jakieś aktualizacje, a to muszę zobaczyć. Dobra. Podobno są jakieś błędy po aktualizacji. Nie wiem, na Kobo było wszystko ok, ale nie wiem jak poza Kobo wygląda sytuacja. Nowa karta przetrwania, ten jeszcze tam chodzi. Plażowicz. Dobra, już jakieś niedobitki nam zostały. Szwendacz, chyba że wypuszczą kolejnych. Koniec amunicji, super. U mnie Jacob miał wybitą kość ogonową od skakania. Jacob. W której grze? No teraz zaczyna się gubić. O! Pięknie nas leczą te krytyki. Ej, no nie wstawać, chyba że chcecie nas... Ale koledze batonik wypadł. Dobra. Zostaw komentarz dla Amandy, okej. No nie jest lekko z nią. Yes, baby. Sorta. Okay, so maybe I drag things out a little, with you providing the kind of content that could keep us trending for years. God damn it, Amanda. Hey, you did great. And there's no way people will think it's fake now. And in the next video, I promise I'll get your feedback first. Next? Okay. You are canceled. Get to the lifeguard tower and stay there. Wow. You're actually mad. Where's your ambition? Look, you're clearly heated, so let's wrap for today. I can probably get out by myself now. But if we're going to beat all those other channels to a Squirm Lifetime Award, bestie, we're gonna need some fucking cojones. Follow through, commitment, yeah? Cojones del Hierro! A, gwoździarkę dostaliśmy. Możemy przetestować naszą pierwszą gwoździarkę, jak wygląda, ale jeszcze widziałem, że... wykop z wyskoku, tylko bałem się, że jak kopniemy z wyskoku, to wylecimy poza tutaj ten obszar, więc nie wiem, czy to by było takie skuteczne. Dlatego nie korzystałem z tego. Rzeźnik! Rzeźnikolec! O, dobra. Kurczę, akurat musiałem ładowanie broni odpalić. No co za głupota. Udało się zrobić idealny unik. Po to, żeby tak to się zakończyło. To rzeźnik nie jest taki zły, jak się gdzieś tam pierwotnie zapowiadał. Jest! Pierwsza ręka ostrze! Druga ręka... A nie, to chyba ta sama. W sumie to nie wiem. Nawet niezła ta gwoździarka. Zakażone mięso też się przyda. Ciekawe, czy rzeźników możemy mieć tylko stąd, czy jeszcze gdzieś się pojawiają? Dobra. Zobaczmy nasz ekwipunek. Jak wygląda kwestia przedmioty jednorazowe? Części. To chyba będzie. Gdzie jest ręka rzeźnikolca? Bo może jesteśmy... Mamy 3 ręce ostrze. Możemy lecieć, oddać misję. Wracam. Chociaż nie, moment. Mieliśmy tutaj tego kucharza jeszcze ogarnąć. To też zróbmy od razu. Że nie latać po 5 razy. Wiadomość w butelce. O, mamy to. Jeszcze mamy 2 inne misje. Okej. Korzystając z wiadomości w butelce, znajdź aroganckiego krytyka kulinarnego. Lecimy, to gdzieś tu było. Chyba. Podczas apokalipsy? To zakład pogrzebowy? W sumie? Tylko gorzej jakby miał... Kurczę, jak tu daleko wyleciało. Gorzej z zombiakami, nie? Bo nigdy nie wiadomo, czy się już chowa takiego martwego, czy kogoś, kto jednak jeszcze jest w stanie coś tam... nam zrobić. Dobra, najgorzej, że to chyba nie tu wiadomość w butelce, ale to jak my mamy? Korzystając z wiadomości w butelce. Nie, no to jest tu. Wiadomość w butelce. Co cały ten obszar się liczy. Przydałaby nam się amunicja na kucharza też, co prawda, ale... Nic, że nie będzie źle, ale arogancki kucharz brzmi dobrze. Bo w sumie tutaj nas jeszcze nie było. Zwiedziliśmy dość dużo świata z naszą koleżanką. Halo? Kucharz? O nie, krzykać. Jak powoli wstaje. Wow! A ty co taki nie zainteresował? Tam jest żarcie! No! Ty elektriko. Oj, jak blisko. Dobra, coś na kucharza trzeba zostawić. Dzień dobry, witamy na czatach. No teraz mogę spokojnie się skupić też na rozmowie. Jakby były jakieś tematy, które pominąłem, to będę wdzięczny za oznaczenie, napisanie, co, jak. O! Ta muzyczka i tak mi pasuje, nawet możemy dać ją głośniej. O, skończyła się. No, nowy karabin myśliwski. Taki trochę Elvis, nie? Ja teraz robię sekcję pani, która sobie zażyczyła przed śmiercią, bo bała się... Znaczy, zażyczyła sobie sekcję przed śmiercią, a nie w sensie, że zanim umarła, to sekcję, żeby wykonać. W sensie... No tu przyszło. Kolejne. Ale to jest właśnie to, co lubię, jeżeli chodzi o nasze spotkania na żywo, że gramy w pociągi. Są osoby, które jeżdżą pociągami, kolekcjonują pociągi, uwielbiają pociągi. Gramy w Dead Island i są osoby, które znają się na prowadzeniu sekcji. Mogą tutaj ciekawostki jakieś podrzucić i tak dalej, nie? Więc to jest piękne właśnie. Social media. Dzień dobry przy okazji. Czy działo się coś ciekawego? Szukamy kucharza, a ogólnie... O! A tu byliśmy. Amunicja zawsze się przyda. Chyba że kucharz... Nie, no to jest to. Kurczę, no ta wiadomość w butelce by nam się przydała. Dzienniki. Zadania, no bo to w zadaniach by mogło być. A, może jest nawet. Wiadomość w butelce, no i proszę bardzo. No jest, nareszcie. Rozwiń. Tylko muzykę muszę wyłączyć, bo się dwie nałożyły teraz piosenki. Ja też w szpitalu pracuję, ale... Na którym piętrze? W piwnicy? Nie? To tak, bo to chyba tam gdzieś te różne rzeczy się potrafią odbywać. No, a tak samo przy samochodach osoby, no właśnie, na Eurotraku jakbyśmy się spotkali, czy Snowrunnerze były osoby zafascynowane takimi tam też rzeczami, nie? Jak przewóz towarów ciężarówką. Jakże okrutne rozdania od losu. Pozbawieni gustu pajace, którzy bawią się w żołnierzyków, odmówili mi VIP-owskiej ewakuacji. Żadne media społecznościowe nie działają, więc nie mogę się skontaktować z moją ogromną internetową publicznością, a jakby tego było mało, nie ma żadnej drogi ucieczki, bo wszędzie kręcą się wygłodniałe bestie, które nie delektują się swoimi ofiarami, tylko łapczywie je pożerają. I tak oto ja, Antony R. Olivier, wybitny, sławny w internecie krytyk kulinarny z zachodniej Kalifornii, tkwię sam jak palec w tym szambie, które wielokrotnie nazywałem najbardziej przereklamowaną restauracją z owocami morza w całym mieście aniołów. Cóż za ironia, że jedyną nadzieją na ratunek jest ukrycie się na nabrzeżu w piwnicy Paketa. Co nie zmienia faktu, że nawet ta pozbawiona polotu firma od owoców morza ma swoje plusy. Solidnie się to zabarykadowałem, a dla umierającego z głodu człowieka nawet śmieci smakują jak ambrozja. Poza tym tutejsza niezwykle uboga oferta win pozwoliła mi ominąć ograniczenia technologiczne i wysłać wiadomość w świat. A, butelką, dobra, bo już się zastanawiam, jak on te wina wykorzystał, żeby wysłać wiadomość w świat. Obawiam się, że jeśli... Pomoc nie nadejdzie wkrótce, te ściany staną się moim mauzoleum. Jeśli jednak moje słowa dotrą na jakieś bezpieczniejsze brzegi, niech ktoś wyśle kawalerię na nabrzeże w Santa Monica i ocali mnie, a wraz ze mną całe miasta. A jeśli miałoby to być moje ostatnie słowo, niech świat nigdy nie zapomni o Antonym R. Oliwierze, który przełknął najgorsze, co miasto ma do zaoferowania. No... Zmięczyłość? Znaczy, w czasie walki ona jest wygodna, no to jest problem może, o, jak teraz stoimy w miejscu, żeby się obrócić, ale w czasie walki, no to jest ten plus, w sensie inaczej, gdybyśmy odpalili czułość większą, to w sumie by była gra prawie jak na myszce i klawiaturze, nie? Też ten taki oczopląs. Więc no, problem jest, jak chcemy się obrócić, ale ostatecznie nie obracamy się tak często. Dobra, idziemy znaleźć knajpę, więc mam nadzieję, że nie jest aż tak źle, jeżeli chodzi o czułość. Przydałaby się taka opcja. Trochę dziwię się, że twórcy gdzieś nie wprowadzają tego na padzie. Przydałoby się coś takiego, że klika się jakiś przycisk i wtedy przyspiesza pada na chwilę. Bo są te opcje z tym, to nawet w Redfallu tak jest, że jak się lekko wychyli, to kręci się powoli, jak mocno, no to szybciej, ale tak bardzo, bardzo szybko. No, te obroty są realizowane, więc to też nie do końca działa tak, jakby się chciało. Ale jakby było tak, że duszę na przykład jakiś przycisk i dzięki temu przyspiesza obrót, to wydaje mi się, że to by było fajne. Dobra, mamy ten bar, co chcieliśmy. Teraz znaleźć piwnicę. O! To chyba stare rybki, tak? Albo ogólnie rybki. Żarcie. Po prostu wystarczy grać jak człowiek na klawiaturze i myszce. Halo! Dbam o komfort wizualny. Nie ma... Tylko, że jeżeli chodzi o osobną czułość do uderzania, celowania... Nie, to tutaj nie ma. W niektórych grach tak jest. Nie wiem, czy w Redfallu jest. Wydaje mi się, że nie, bo tam dość mało było tych różnych ustawień. Dajcie nam tę wodę, bo nie wyjdziemy stąd. Dobra. Co ty tu robisz? Jak? Udało się przejść. Nie, tu jest woda! Tu jest woda! Dlatego mówię, ta broń elektryczna to jest masakra czasem. Ona jest super, ale... Ale tak niewiele trzeba, żeby sobie samemu krzywdę zrobić. Bierz pałkę. Dobra, ważne, że drzwi są otwarte. Te pięści elektryczne trochę jak autofagia, no. O, kolejne. O! Coraz lepsze te pułapki mają. Przejdziemy górą jakoś? Czy też nie mamy umiejętności jakieś, to nie wiem, odporności na ten prąd albo coś? Tu się nie da żyć z nim. Wszędzie woda leci, a tam jest, no ale tak, tamtej wody nie zakręcimy. O, jest liścik, a może zakręcić? Nie, no nie zakręcimy. Jak my mamy przez to przejść? A tu kolejna pułapka już. Może ona wyłączy rurę. Skąd ten prąd dociera? To może by było łatwiejsze. Dobra, spróbuję szybko przeskoczyć, to chyba nas od razu nie zabije, szczególnie, że tu się potrafi wyłączyć. Dobra, cyk. O, jesteśmy. W Dying Light chyba mieliśmy podobną misję, że gdzieś tam skakaliśmy nad prądem. Krytyk uciekł z restauracji bez płacenia rachunku. Znajdź go korzystając z jego recenzji. To nawet recenzję nam napisał. No dobra, to lecimy, panie krytyk. Tylko tak, znowu muzyczkę zatrzymać. Sztuka ciała. A, to nasza koleżanka. To jak jej oddamy, to co? To też będzie już ostatnia misja? Ciekawe, ciekawe. Nie zniosę bucket fisha ani chwilę dłużej. Źle utrzymana spiżernia lokalu dawno się poddała. Idąc w ślady dotychczasowych pracowników, jedzenie już od początku niezbyt świeże. Też zmieniło się w coś okropnego. W związku z tym, choć menu bucket fisha ma wreszcie jakiś smak, jest to smak nie do przyjęcia dla ludzkich istot. Ściany skrzypią od wstrząsów. Teraz nawet piwnica z winami, niegdyś jedyny atut tego przybytku, jest pusta. Nawet od dawna zamieszkujące ją kolonie szczurów uciekły na nowe żerowiska. Obniżam ocenę tego miejsca do marnej, ale zasłużonej jednej gwiazdki. I to tylko dlatego, że mój wstręt do tego miejsca zainspirował mnie do sięgnięcia po pióro w celu oderwania uwagi od doskwierającego mi głodu. To po prostu nie może być jedyna oaza, jaka to pozostała. Jadłem w każdym lokalu w promieniu 20 mil. Nikt nie zna tych knajp lepiej ode mnie. Ach, możliwe, że wiem, gdzie warto się wybrać. Jedzenie z grilla nie jest może najlepsze, ale wystrój jadalni na świeżym powietrzu był przestarzały dekadę temu. Tylko parę monet. Jerzyk, dziękuję. Za moment wrócę do tego, tylko przeróbmy jeszcze misję. Jedzenie z grilla, ok. Ale wojsko urządziło lądowisko tuż przy drzwiach wejściowych. Kiedy przylecą nas uratować, będę tam, by powitać pilotów z pełnym żołądkiem. Trudno zignorować ryzyko związane z przechadzką wśród szwędających się trupów, których chętnie by mnie zażarły, ale w porównaniu ze śmiercią głodową w Bucket of Fish jest to ryzyko, które można zaakceptować. I tak nie mam wyjścia. A przy okazji Jerzyk, aż się nasuwa. Mając takie przedmioty, nie potrzebujesz mieć wrogów. No, mając takie otoczenie... Cały świat jest dla nas wrogiem tutaj. Co myślę o Redfallu? Mam wrażenie, że od Wolfenstein Youngblood to studio pogubiło się, bo od tego czasu coraz słabsze gry wydają. Znaczy, Deathloop mi się podobał i z tego co widzę na Metacriticu, to sam w sobie Deathloop też był oceniany całkiem wysoko. Choć nie ukrywam, że bardziej podobał mi się Prey czy Dishonored. Chociaż akurat Prey bardziej niż Dishonored, a chyba z tych trzech gier, które wymieniłem, Prey był najniżej oceniany, czy najsłabiej. No ale to taki paradoks, że każdy lubi co innego ostatecznie. Co to takie tam dziwnie krzyczące biegnie? Biegacze zwykli? O! Ale trafiła idealnie. Cyk! Poszło. Coś jeszcze? Redfall jest całkiem przyjemną grą, wbrew temu co... Pomijając kwestię optymalizacji, nie? To tak... Tylko że to jest przyjemna gra, żeby sobie pobiegać z kimś, no i się pobawić, a wiem, że studio Arkane stać na coś więcej. No jeżeli to by wydało jakiekolwiek inne, powiedzmy mniejsze studio, czy mniej znane, czy bez takiego dorobku jak Arkane, no to jako taki średniaczek, typowy średniaczek, nie by przeszło. Ale z racji, że to Arkane, no to jednak chciałoby się czegoś więcej, no tak przynajmniej w moim odczuciu. Więc to jest zawsze ten problem, o którym mówiłem niejednokrotnie. Czy powinniśmy oceniać gry z perspektywy dorobu danego studia, dorobku danego studia, czy po prostu oceniać je niezależnie od tego, kto je zrobił, kto je wydał i tak dalej. No? I to pytanie, jak to ugryziemy, no to wtedy można w sumie coś więcej powiedzieć. Fajny dubbing ma Redfall, no, to przyznam. Delfin Żwawuś. Chyba nie to, czego tu poszukiwaliśmy. Hey everyone. Big day. Night. Due to the crisis, our beloved friend Scamper is retiring from performing and is now off to go be free in the oceans. We're... Ops, I'm sorry, but we don't have time to drag this out. Okay, I know. I just got to get him moving. Chyba ślepy zaułek. Scamper never tackled me. Don't look. Just get back. Scamper! Scamper! No! Get off him, you! Ah! Aubrey! No! It's... Aubrey! My leg! Hey! Hey! What are you doing down there? Get away from the water! Aubrey! We've got to... Czyli co? Delfin Zombie? A jeżeli chodzi o tego live'a, co w kopie graliśmy, to na kanale Izayuki jest cały kopik, cały zapis tego wydarzenia. Ewentualnie można też zajrzeć na naszą zakładkę społeczności, tam jest nawet odnośnik do tego live'a, gdzie dokładnie. Dobra, uciekł bez płacenia. Gdzie on tam miał siedzieć? A, przy grillu gdzieś. Przeszedł przez kwas. Right ticket, tylko gdzie jest grill? Trochę mi brakuje tej opcji, żeby raz, a dobrze, tu wyczyścić daną okolicę. To jest grill? To jest teoretycznie grill, a to chyba nie jest to, czego on szukał. Czasem by się chciało wyczyścić raz, a dobrze okolicę i mieć spokój. A tych zombie, ludziów to jak mrówków, no. Dobra, szukamy grilla numer 2. Że to musi być większa knajpa. Co to jest? Okej. Wejdziemy tędy. Ua, niewidzialna ściana, ale ból. Tak, to co od jakiegoś czasu zaczęło mi przeszkadzać, niewidzialne ściany w grach, to jest... No, aż przesada. A z drugiej strony, jak ciężko musi być zaprojektować grę tak, żeby no gdzieś te niewidzialne ściany nie występowały. Pizza Venezia, Pier Shop, kejki. Jest, La Seaside Grill. Dobra, to chyba jest to, czego to poszukujemy. Seaside Grill, to? Halo? O, tu mamy warsztat. Tu cały czas był warsztat, ale jak to możliwe? Jak to możliwe, że warsztat nie jest w bezpiecznej strefie? Myślę, że warsztat zawsze jest w bezpiecznej strefie. Cześć, zombiaczki. Oj, nie miałeś odbijać tego tutaj, sorry. Idźcie sobie tam. Dobra. Oj, piekielny łamacz. Kto gorzej? Żeby nam nie przeszkadzali. Musimy, to panowie muszą zawalczyć. Dorośli. Wow, myślę, że cutscenka jakaś się odpaliła. Dziewczyno, tam masz wyżerkę. Jak na tego gryla wejść? Oj, no i tak trafione, no. Panie łamacz. Oj, tu nie ma amunicji? Też tak potrafi. Jak on ogniem wali? Aha, no tak, to jest amunicja. Jak zwykle. A ten jest prądowy. No niby na Y można szybko broń przełączyć, ale dopasować to do aktualnych potrzeb. Panie piekielny, spokojnie, dobrze, że drugi raz nie podskoczył. By bolał. A, spalił się. Nie no, super, super, super. Bierz tę maczugę ketchupową. Deathloop? Znaczy, Deathloop na pewno był specyficzny, jeżeli chodzi o fabułę, ale jeżeli wkręciło się w ten pomysł, jaki oni mieli na to wszystko, i w tę całą taką, nie wiem jakby to nazwać, pętlę. Trochę mi się z filmami, czy tam Pulp Fiction kojarzyło, nie? Czy ogólnie Tarantino, to takie zabawa czasem, co kiedy miało miejsce, że niekoniecznie te wszystkie wydarzenia miały taką kolejność chronologiczną, to co widzieliśmy na ekranie, tylko no, to wyglądało nieco inaczej. Mi się Deathloop akurat pod tym względem mocno podobał, trochę jak Mooncrash Prey też, ale no zdaję sobie sprawę, że to nie jest taki może do końca i popularny motyw, i motyw, który może interesować, tak na przykład no, standardowy Prey. Chyba bierę tę gierkę jutro, mowa o Dead Island. Kurczę, no wychodzi na to, że ze wszystkich premier, jakie dostaliśmy... że z wszystkich premier, jakie ostatnio dostaliśmy, to jedna z najmocniejszych. No, jakby nie patrzeć na optymalizację Star Warsów, no to Star Warsy też są fajne, ale no trzeba mieć na uwadze to, jak działają, ale pomijając to, no to... Gdzie on mógł tam wylądować? Gryl miał być tutaj, gorzej jak po drugiej stronie. No tu jest, LPS... Chyba, że jest jeszcze jakiś grill w okolicy. Spójrzmy na mapę. Gorzej, że apteczek nie mamy. Ale jest warsztat niedaleko. Po kolei, co my tu... A tu jest Pierre Grill. To może on tu przyszedł. Kurczę, źle spojrzałem na mapę. Pętla czasu była idealna. No właśnie to jest to, no, że... Też nie każdy lubi motyw pętli czasu. Ja akurat... lubię ten motyw. Zombie w pobliżu? Ej, bo nie możemy wykonać... ulepszeń. Ja akurat lubię to, ale nieraz to jest coś takiego, że zdaję sobie sprawę, że są osoby, które nie lubią, bo na przykład bardzo łatwo można się pogubić w fabule, bo trzeba być mocno skupionym na tym, co kiedy się wydarzyło, żeby to sobie wszystko poukładać w głowie. Już nie mówiąc o tym, że można się już zupełnie pogubić, że coś nie ma sensu i trzeba sobie to po kolei układać. A zakończenie Deathloopa mech. No bo zakończeniem... No, w sumie, znaczy ogólnie fabuła też, to żeby nie było... Nie była jakaś taka wybitna czy coś, tylko po prostu to tak... Jak na tamten moment, to całkiem przyjemny tytuł jako taki też zapychacz, ale miło wspominam. Tak jak, no gdzieś, no wracamy na początek na tego gryla. Tak, gdzieś właśnie Redfalla traktuje jako tytuł, który no nie powinien wyjść spod rąk studia Arkane, bo stać ich na dużo więcej. Tak, Deathloop, myślę, że to ten udany, może nie bardzo udany, ale taki poprawny, dobry tytuł. No, mógł być jako jedna z wielu gier. Zakup sobie dysk na gry, żeby mniej procka obciążać. Ale to ja mam na tym. To ja tak trzymam już od dłuższego czasu i to nawet gry są na tym PCI Express 4.0, czy jak tam na tym złączu. Gdzie on tego gryla? To tu jest wejście na tego gryla w takim razie. Dobrze? Patrzę. O, za tym jest Peer Grill, dobra. Trzeba było od razu nas tu przepuścić. O! To on? Ognistość... A jak... O kurczę, on wali żarem! No i jeszcze nas zablokowało coś. Wali żarem. To chyba wolałem kwas. Ale najlepsze, że poszedł tam do niej. Ale jaki... Jak łańcuchem. Fajnie ob tego... Obłożony. O ile to jest łańcuch, a nie jelito. To różnie z nimi. Chciałem z pistoletu go dobić, ale pistolet mamy przecież też ognisty. Dobra, gościa nie ma. Może gwoździarkę przetestujemy? Ała. Jeszcze się palisz? Nie przesadzam. No. Czyli przełamanie to rozumiem jest zdjęcie pancerza z nich. A później już jest dobijanie. Pancerz chyba... Dobra, pałkę bierzemy. Wygląda na takiego, co wie, jak taka pała działa, więc... Jaki głośny dźwięk! Gwiezdna Wojna jakoś średnio. Znaczy no, Gwiezdne Wojny myślę, że to też trochę jest tak z perspektywy panów Gwiezdnych Wojen, no? To jest fajny tytuł. To trochę jak z Hogwartsem, no, że... Jeżeli ktoś nie jarał się Harrym Potterem, czy może nawet nie tyle jarał, ale no nie czuł tego klimatu Harry'ego Pottera z książek, no to raczej Hogwarts Legacy no nie dostarczyło wystarczającej rozgrywki, żeby uznać to jako tytuł taki must have. Ale za to jeżeli ktoś lubił Harry'ego Pottera, no to jak najbardziej jest to gra, która dawała sporo frajdy. No i tak samo z Gwiezdnymi Wojnami. No jeżeli kogoś zupełnie ten klimat Gwiezdnych Wojen nie rusza, to przypuszczam, że gra nie ma w sumie aż tak wiele do zaoferowania dla takiej osoby. I jak się pięknie od rury odbił, ale niestety nic z tego. Duży klucz. Pipunek znowu zawalony. No cóż, musiałem się przygotować, że będzie jakaś nagroda za misję, no to liczę. Ale wraca muzyczka. Co tam było? Gdzieś chyba jakaś pułapka. Jak na tego gryla dojść? Jak można knajpę postawić w takie miejsce, żeby klientów nie wabić do siebie? No. Chyba tu będzie przejście, ale... O! Ale kusi. Nie. No. Tylko kurczę, my mieliśmy tędy iść. No nie, bo tu się śmigłowiec bił. Dobra, tak przez ognisko. Nawet wyszło. Kurczę, to tu jest ten fish, w którym byliśmy? No nie. No my chyba koło grilla biegaliśmy, jak zeszliśmy tam na dół. To by była najgorsza wiadomość, jakby się okazało, że od 20 minut kręcimy się w kółko, a grill był koło nas, jak biegaliśmy tam dołem. Wystarczyło tylko inną drabinką przejść. Sorry. Czy to jest fish obok? O, jest Pierre Grill. Siema. Gdzie on może siedzieć? Ostatecznie najważniejsze, że... Oj, trafiliśmy na miejsce, gdzie chcieliśmy trafić. Macie tu w sumie to, jak wy... Oj! Dobrze, że jesteśmy daleko od tych wybuchów. Chociaż nie, tu jeszcze chyba jest coś. Ja chcę tu zobaczyć. O, właśnie. Ha! Wiedziałem, że będzie warte widoku. To co mi szkoda tej broni na szwendacz, no ale co zrobić? Stoi nam na drodze. Oj! Dobrze, że samochody tu nie wybuchają. Kurczę, jak wywalił broń? Wywalił. Nie mamy jak ich zmieścić. Dobra, przełącz się na coś szybko, tak? A. Najważniejsze, że już jesteśmy blisko grilla. Będziemy mogli jeszcze naszej koleżance oddać teraz misję. O, to też na nich działa. Bez nogi nie będzie taki cwane. Najgorsze, że znów coś musimy rozłożyć. I to mi się nie podoba. Dobra, weźmy te starsze bronie. A, ja czuję ten świat. To w takim razie myślałem, że to ogólnie tak po prostu. To jest taka fajna możliwość w tego typu grach wybrania się do tego świata Star Warsów i stąd jest to takie uczucie, że o, fajnie się tam znaleźć, nie? Ale to może. O, My Friend Zombie? To nawet piosenka taka pasująca tu do tego. Damy ją głośniej, jako zombie śpiewają. Kurczę, byłem w podobnej knajpie na śniadaniu we Wrocławiu. Też taki mają, nie wiem, ogród zimowy. Bardzo dobre śniadanie mieli, ale nie pamiętam jak się ta knajpa nazywała. Na rynku gdzieś. Gdzie on mógł się to zabarykadować? Wypuszczają gry słowo z obcym. Znaczy mnie to strasznie boli i to jest coś, czego nie potrafię zrozumieć, że... Może po tym śmigłowcu jednak jest wejście wyżej. Że idą duże pieniądze, są jakieś ekipy testujące te tytuły, no bo mówimy jednak o AAA, nie o jakimś indyczku pierwszym lepszym. AAA mają duże pieniądze na testy i tak dalej. A ostatecznie i tak wychodzi to w takim... Nie, to jednak nie po śmigłowcu. W takim stanie, w którym no nie chce mi się wierzyć, że pierwszy lepszy tester nie zauważył, bo to nawet jakby wziąć, odpalić to na RTX-ie 4090 i 9, najmocniejszym i tak dalej, nawet jak wziąć najmocniejszy sprzęt, to widać, że to nie działa, no jak się odpali Ray Tracing, to widać, że ta gra nawet Full HD nie ma 30 klatek, nie? I znaczy mówimy o Redfall, o Star Warsach, tak, jeżeli chodzi o Ray Tracing i Full HD. Gdzie są ślady po nim? Panie krytyk. Oj. I dla mnie to jest niepojęte. Mając już taką wiedzę, jak to się może skończyć, szczególnie patrząc po cyberpunku, no, że nic sobie z tego nie robią, tak? To jakoś to będzie, wydamy łatkę za 2-3 tygodnie po premierze, w momencie gdy ta chwila premiery jest najważniejsza, no ale... O, jest tutaj chyba. Jest recenzja, dobra, zatrzymać to, mamy w końcu kolejną misję. Na lewo od drzwi, tak. Nie myślałem, że po prostu siedział przy stoliku, myślałem, że zrobił sobie jakąś kryjówkę czy coś. Ta mało inspirująca i głupio nazwana knajpa na nabrzeżu jest żałosna. Żałosna! Twierdzą, że korzystają z grilla, mimo że większość serwowanych tam potraw zanim trafi na talerz trafia do mikrofalówki. Mikrofalówki, która już nie grzeje. Tak więc jedzenie jest niejadalne. Twierdzę również, że podają jedzenie świeże. To kłamstwo, a twierdzą. To też kłamstwo, bo jest ono mrożone. Mrożone jedzenie nie smakuje dobrze, a ja nie mam czasu, żeby czekać, aż się rozmrozi. Zjadłem co mogłem, ale nadal jestem głodny, a personel beznadziejny. Zero obsługi, zero godności, zostały same bestie. Nie powinienem być zmuszany do wymiany ciosów z potworem, żeby móc coś zjeść. Nie ma nawet sprawnych drzwi. Nic dziwnego, że zabili to miejsce deskami. Powinno pójść do rozbiórki. Oceniam tę knajpę wyżej niż Bucket of Fish, tylko dlatego, że to nie jest Bucket of Fish. 2 gwiazdki. Szukanie świeżego jedzenia było błędem. Próba trzymania się moich wysokich standardów była błędem. Oszczędźcie mi swoich redukcji i puree z selera. Potrzebuję czegoś tłustego, ohydnego, a przede wszystkim szybkiego. Takiego mięsa, które pochodzi Pochodzenia nikt nie jest w stanie ustalić. Promenadę muszę sobie odpuścić, a zwykle nawet nie nazwałbym tego jedzeniem. Ale mój Boże, to jest pożywienie, które się nie terminuje. Wolę jeść ze śmietnika, niż ponownie skosztować tych świeżych owoców morza na tej przeklętej plaży. Panie dopomóż, muszę jeść, muszę jeść. Oliwier, i gdzie ten Oliwier poszedł? To gdzie on teraz mógł pójść? A, dalej przed siebie. Najgorsze, że ta misja była dość prosta. Wziąć butelkę, skoczyć do... Znaczy, znaleźć wiadomość, skoczyć tutaj do żarcia... Tu do buketa, z bukieta do grilla, a z grilla do śmietnika. A my zaliczyliśmy 3 razy całą promenadę. No, testy są zalecane dla zewnętrznych firm, no ale... Znaczy, mnie zastanawia, bo nie chce mi się wierzyć, szczególnie jak teraz brat robi w game devie i opowiada, jak wygląda sytuacja. No oni sami, nawet sami... O! Sami autorzy gier odpalają te tytuły i widzą, co się dzieje. No chyba, że boją się powiedzieć, Sefie, ale to nie działa. To nie możemy czegoś takiego wypuścić. Optymalizacja jest skopana. A w sumie to jej nie ma, no. Nie wiem, bo to już... No jeżeli nie da się złożyć mocniejszego kompa, a to nie działa dobrze przy Full HD, no to... Coś jest nie tak. Znaczy, to też sugeruje, że tam jest jakiś grubszy problem grany. A nie, jeszcze jeden psykat. Tam jest jakiś grubszy problem w tym wszystkim. Ale ta broń jest świetna, jeżeli chodzi o krzykacze. Ale cóż, pomijając ray tracing, znaczy inaczej, w ogóle bym go nie dodawał tej opcji jako coś, co z czego można korzystać, nie? Po prostu bym wyłączył możliwość odpalenia ray tracingu, skoro to nie działa. O! Kiedy kuzyn zniszczy ci monitor, ten krzykasz. Czemu oni nie wybuchli? Ej! Już mi tu wybuchać jeden z drugim. Najgorzej, że tu widziałem łamacza wcześniej. Oj, nie tylko łamacza. Koniec amunicji. Najlepszy czas. Chodź. Strasznie długo się trzymał. Szef studia wie, a panowie w garniturach muszą mieć premiery już teraz. No ale to właśnie to jest też takie krótkowzroczne, bo mają premierę już teraz, a później kurczę dostają po tyłku w akcjach, nie? Bo nagle gra okazuje się... Gra, która mogłaby być bardzo dobrze przyjęta, bardzo wysoko oceniana, nagle staje się takim, no może niekoniecznie krapem, ale no zaliczana do nieudanych premier, a to się od razu odbija. Stale to nie wyjadał nic. To się od razu odbija, no chociażby na giełdzie, jeżeli dana firma jest notowana. Nie sprawdzałem w sumie, Electronic Arts jest na giełdzie, aż się zastanawiam jak po Star Warsach, chociaż Star Warsy chyba nie mają aż tak złych ocen. Electronic Arts, jak to będzie, stock? Jestem ciekaw jak to ich tam, no... 5 dni ostatnie, no i był zjazd. Z $127 przed premierą zjechało na 125 w sumie to. Taki zjazd to nie zjazd aż tak bardzo, nie? Myślałem, że bardziej się odbiło. To na naszej, chociaż no, na naszej bananowej giełdzie to jak są te firmy game devowe, jak tam premiera nie wiedzie, to są takie przeceny, że wiem, że dużo osób to w ogóle przed premierą, jakakolwiek by nie była, to sprzedają akcje i najwyżej jak premiera się uda, to jeszcze szybko dokupią, jak się nie uda, to się cieszą, że sprzedali przed premierą. Tak to działa. Na bananie, nie? Banan, czyli nasze polskie GPW. Giełda papierów wartościowych, nie? To tak. Dobra, musimy tam wejść. Widzę, że na Electronic Arts aż tak bardzo się nie odbiło. Chyba, że po prostu gra się sprzedała dobrze. Kiedy zrobimy ogród? Już jedną roślinę posadziliśmy. Czy jedna roślina to już jest zaliczona jako ogród, czy tak średnio? Jeszcze jeden krzykacz! Ile ich to będzie? Jak tam nagrywanie czy gier, gdzie każda zbiera... A czemu? Moment! Dead Island 2 jest dobrze przyjęte. Halo, halo. Chyba tam się nam kolega schował. Dead Island 2 dobrze przyjęte. Co tam jeszcze mieliśmy? O, grubego warto by było usunąć, albo... Moment! Aj, za szybko. Znaczy za późno. Chociaż jakby to... Star Wars jakoś sobie radzą, chociaż no, gdyby nie optymalizacja, to by była naprawdę świetna gra. No i Redfall średniaczek, no. Tu akurat ciężko się nie zgodzić, także to studio stać na więcej. Dojdzie do nas, czy nie? Nie, nie dojdzie. Gdzieś ten śmietnik tu miał być. Kurczę, nie zmieścimy tej broni. Chyba że rozmontować. Znowu jest full. No. Jesteśmy w dobrym miejscu? Nie, znowu jakby. Gdzie on te śmietniki tu miał? Akwarium. Może wyżej wyrzucali śmieci. Nie wiem, kto tak robi, ale... Kurczę, no ślepy jest, no ale nie widzę śmietników. Chyba że on jako śmietnik... Moment, może on fast foody nazywał śmietnikiem, tak? Że nie, że ściąga jedzenie ze śmieci, tylko poszedł do fast foodu. Ach, aha. Gdzie to tu piszcze? Aha, piętro wyżej, jeszcze. Proszę. No to się trochę wpakowaliśmy, ale przynajmniej szwendacz na drzwi otworzę. Idziemy zobaczyć, co tam na piętrze słychać. A, to jest toaleta! O, dobra, poszli. Poszli! Chyba musimy furię odpalić. Chciałem ją zatrzymać na szefa kuchni, ale... Jeżeli nas nie przepuszczą, to nie będziemy mieli wyboru zaraz. Można rozmontować, a szkoda, że... No szkoda, że nie ma opcji, żeby rozmontować, jak to jest jeszcze na ziemi, no, to by nam pomogło trochę. Dobra. Jak się dostać do tych fast foodów? Może tędy nam się uda. Czy można grać w te gry na padzie? No po to, żeby ładniej obraz wyglądał. To podstawa. To podstawa. Tyle też, co może mieć śmietnikowe żarcie. A nie, może jednak rzeczywiście chodziło o śmietnik, a nie fast foody. No gdzie on mógł iść na tę wyżerkę? No... Znaczy, są osoby, które lubią oglądać, jak ktoś gra na klawiaturze i myszce, no bo tak to by scena CS-a nie istniała, nie? Ale... Trochę jak się ocenia to co jak, no to często, przynajmniej tworząc różne materiały na YouTube'a, to często się patrzy po własnych preferencjach. No ja nie byłem w stanie oglądać kanałów, które grały na klawiaturze i myszce. Mimo że bardzo chciałem, to nie byłem w stanie. Znowu jak ktoś grał na padzie, to byłem mega wdzięczny, bo mogłem sobie przynajmniej dobrze... Tu to było. Mogłem się dobrze zapoznać z grą. W przyjemny sposób. No, powiedz to projektowi, gdzie akcje znowu się z ponad 400 spadły na 150. No właśnie o to chodzi, nie? To te nieudane premiery, więc nie wiem, czy tam byli zadowoleni ludzie. Na pewno lepiej by to wyszło wszystko z perspektywy giełdy, gdyby jeszcze raz przesunęli. I tak byłyby spadki, bo to praktycznie po każdym opóźnieniu tam wjeżdżały ostre spadki na giełdzie, jeżeli chodzi o redów, no ale by to nie spadło tak bardzo jak po takiej premierze, która wyszła jak wyszła. Już nie mówiąc o tym, że ciężko też odbudować opinię graczy. No ile Fallout 76 musiał się starać o to, żeby gracze uznali to za dobrą grę. No Man's Sky to samo przecież przechodziło. No ślepy jestem, ale tu nie ma tych śmietników. Kurka, no... Żarcie ze śmieci wziął, no. Chyba... A, moment. Hot dog. Hot dog shack. Może o to mu chodziło. Kurczę, żarcie ze śmietnika. A nie, no to już jest poza obszarem. A nie, może jednak? Tak, a jednak hot dog shack chyba. No dobra, trafiliśmy. To jest... Człapacz nas nie interesuje. Grubego trzeba było usunąć. Ciekawe, czy to nasz... A, to nasz szef kuchni, no proszę bardzo. Tak też czułem, że to może być on. To się obiadu... Oj, nietrafione. Furię odpalamy, lecimy do niego. Jak kurczaczka gołymi rękoma, to go rozbierzemy. Oj, krzykacz chyba przyszedł, nie. To jest człapacz. Zawsze mi się mylą. Dobra, przydałoby się coś mocniejszego na nich. A kombinezon chyba go broni. Jak pięknie latają, tylko muzykę jeszcze byśmy mogli odpalić na to wszystko i będzie idealnie. On ma odporność w kombinezonie? Nie. Dobra, chwilowo odpala muzykę i możemy lecieć dalej. Nawet nieźle się dopasowała do tej masakry. Do No Man's Sky trzeba wrócić, no. Chociaż najgorsze jest to, że ta gra mi się podobała na premierę, to przez te całe budowanie bazy teleportów i to, że można osiąść w jednym miejscu, a nie latać i cały czas zwiedzać wszechświat, to paradoksalnie przestało mi się podobać No Man's Sky, tak jak mi się podobało na premierę. Ta eksploracja kiedyś była dużo, dużo ciekawsza. No mamy nareszcie, kurczę. Stop. Stop. Jeść mięso, mięso, mięsny jesz, tak ogólnie. Dobrze, czyli zaliczyliśmy za tylko 3000 punktów. Kurczę, chyba nam godzinę to zajęło, ale jest zaliczone. Coś jeszcze na mapie, bo tu było coś na niebiesko. Głośne wejście, boza. A, dobra, to są w innych punktach. Sztuka ciał, lecimy na sztukę ciał teraz, bo mamy te produkty, żeby koleżance oddać. No Man's Sky ma jakąś linię fabularną. Miało, ale taką dość specyficzną, bo tam latało się od planety do planety, poznawało ten język obcych i tak dalej, i tak dalej. Mi się to mega podoba. Aj, znowu ona. Mi się to akurat mega podobało. Jok, pięknie, dwóch trafionych. I elitarna gwoździarka, też spoko opcja. Ale tak, żeby to była taka typowa... Tam coś było jeszcze, jakieś monolity się zbierało. Ale to nie było też taka fabuła na zasadzie, że co chwilę nam cutscenki wpadają i ciężko się oderwać od tego wszystkiego. No. Dobra. Wracamy tutaj do BH. Naszej koleżance oddać flaczki. Gry zdejmują po 100 giga, niektóre. Kurczę, Star Warsy chyba 150 giga ściągały. Więc to poszło w jeszcze gorszą stronę, nie wiem. Tu rock and roll musi wracać, jak w te regiony to trafiliśmy. Gdzie jesteś, rock and roll? Może nie aż taki rock and roll. To zawsze tak jest. Chce się znaleźć coś dobrego i jakoś tak nie można trafić w nutę. Niecałe? Kurczę, wydaje mi się, że Star Warsy więcej pobierały. Redfall to w ogóle było trochę przegięcie, bo można było zrobić sobie przedwstępne to pobieranie na kilka dni przed premierą, a w dniu premiery i tak pobierał 70 giga ponad. Więc jak ktoś sobie wcześniej pobrał grę, żeby polatać, to na niewiele się to zdało. Muzyka na copyrightach? Nie, nie, nie. Tu mam wykupioną licencję do tych utworów. Mogę nawet na vlogach używać, bez copyrightów. Wrzuć wszystko do wiadra? Mamy to. To było ostatnie zadanie, czy jeszcze nam koleżanka coś da? Amunicję by mogła nam dać. Oj, jaka bieda. Ale Clay zawsze o niej. Było tak romantycznie? Z którą muzyką było romantycznie? Czy bez muzyki było? Kameralnie. No, covery, właśnie to. Produkcja własna. Co my mamy? Ciężki klucz, maczugę? Chyba maczugę byśmy sobie zrobili. Coś trzeba jej sprzedać. Ta stara gwoździarka, stara gwoździara, no to brzmi dobrze. Mamy nową. Co jeszcze można było opchnąć? Pałka była fajna, ta pałka też była fajna. Pompkę bym sprzedał. Nie mamy co prawda żadnej strzelby. To tam, a nie, jest tutaj. Ta pompka jest na 14, ta pompka jest... Dobra, to pompkę na 14 możemy opchnąć. Spróbujemy coś z tym tematem zrobić. Mamy miejsce. Przeszedłbym się kawałek, żeby znów się odezwał w niej głos misji pobocznej. I zobaczymy, że mamy ostatnie potrzebne flaki, a może jeszcze nie poznaliśmy wszystkich przeciwników. Najgorszy flag dopiero przed nami. Jak zwykle. I nawet dobrych rzeczy z siebie nie wyrzuciła. Oryginalna... Tak, tak, tak. Oryginalnie jest to muzyka na copyrightach. Znaczy mieszana, nie? Bo teraz na przykład coś się włączyło w tle. Ale nie dość, że to oryginalnie, bo jest ustawiona na maksa. Jest dość cicho, no to... Dużo jest na copyrightach, więc jak włączyłem tryb streamera, no to wyszło tak, jakby muzyki nie było. Saints Row. Swoją drogą, będąc przy Saints Row, to jakoś w połowie maja wchodzi DLC. To jest dopiero ciekawa decyzja biznesowa. A to może jeszcze jakieś jedno zadanie, tak na szybko. To jest dopiero ciekawa decyzja biznesowa. Gra, która no tak średnio się przyjęła. No to co, jak wydamy jeszcze DLC? Na bank się sprawdzi. Venice. A bank to będzie dobry pomysł. No, vlogach to dobrze, że żadnych nie robię. Ale muzykę mam przynajmniej gotową. Może vlogów nie ma, ale muzyka już jest gotowa. Dobra. O, jakie krzyki. Możemy zobaczyć, czy pojawił się ten dziwny gość później tutaj przy sejfie jak już... O! Wow, to jest więcej misji. To ja widzę co najmniej 3. Oni nam w Venice pokazywali jedną, ale to inaczej. Idziemy do koleżanki wojskowej po amunicję i ruszymy jednak z miasta zobaczyć, co słychać. Heh. Jesteś, Rodriguez, tu jesteś. Dawaj, ammo. O, gwoździe też. Z taką to można handlować. W sumie gwoździarkę by można sobie było też ulepszyć. Tak teraz myślę. Zobaczycie, ile gry będą zajmować, jak będą wychodzić pod Direct Storage? O, znaczy ja przypuszczam, że gry będą coraz większe. Czy to źle? Nie widzę w tym problemu w momencie, gdy rzeczywiście... O, a dobra. Dobra, wiemy, że jesteśmy jedyną nadzieją. W momencie, jeżeli dyski będą tanie, no i będziemy mieli dobre łącza internetowe. Dobra. Co my mamy? Coś byśmy mogli sobie ulepszyć nowego. Wpadła nam ta nowa strzelba. Co prawda ona jest tutaj niebieska, ale nie mamy żadnej innej. Strzelba była kwaśna. A może dalej będzie kwaśna strzelba? Zwiększa obrażenia. Kurczę, nie chcę tracić na tamto. Szybkość przeładowania może być niezła. A resztę zostawimy, bo i tak pewnie się długo z tą strzelbą nie pobawimy. Za to gwoździarka to już inna sytuacja. O! Ona ma ten status odpychający, bym wziął. Do tego... O! Jeszcze nam te autofagi doszły. Jakieś fragmenty zombie. Zabicie zombie generuje dodatkową furię. Przeładowanie... Dobra, to zabicie... A co tu jeszcze jest z tych? Zabicie zombie daje umiarkowaną premię do obrażeń i generuje zwiększoną furię. To jeszcze lepsze. Dobra, bierzemy to. Jakoś będzie. Gorzej tylko jak wytraciliśmy części, które mogliśmy wykorzystać. Gdzieś tam przy zabawie. Co nam się jeszcze może przydać? Pałka na 20. Tu jest 22, to by można było ulepszyć maksymalnie. To może być nasza nowa fajna zabawka. Nowa ulubiona zabawka, o. Prędkość ataku, to działało całkiem nieźle. Kurczę, coś mi padł. Szaleje. Krytyki i tam chyba były te fajne. Kilku krytycznych z rzędu powoduje wybuch. Dobra, mamy to. I lecimy. Happy, happy. I lecimy na drugą stronę miasta. A to dlatego pewnie nam się wyświetla jako dwie misje, bo tutaj też mamy radio. No to ta jedna misja z radia to się wszędzie przewija. Ale my lecimy na plażę. To nas interesuje. Swoją drogą przypisałem broń. Czemu? Co nam tu pistolet maszynowy robi? Yeah, past the death pits and the horde. You probably made the right call staying here. Awesome. Hey, when you go back there, take some menus. We could start up a delivery service. Yeah, and who are you expecting to deliver it for you, Kai? Wiesz, jak się będziesz nie bawił? Mowa o tej dużej pałce? Nie, no to jest jedna z lepszych zabawek, jakie tutaj... A, gdzie ja? Tu mam. Jedna z lepszych zabawek, jakie mamy w grze. Jeżeli będę pamiętał, jak się dostać na ten blok... O, pancerzone nie pokaże, jak się tym można dobrze bawić. Na ten blok z wiadomością to od razu możemy wbić. Tam na miejsce, tak już było w tę stronę. A, to tam chyba się wchodziło. Dobra. To wiadomość może poczekać. Lecimy na misję. Ostatnia na dziś. Teraz to nawet gry mobilne dużo zajmują. No kurczę, nie mam doświadczenia z mobilkami. Próbowałem się w coś wciągnąć, ale jakoś... O! Nie mogę trafić na nic dobrego. Może Fallout Shelter bym musiał zainstalować ponownie. To nie może być długie zadanie, prawda? Oj. No tak, najpierw flak. Niech się wszyscy zejdą wokół tego gościa. Kurczę, brakuje nam trochę tego patentu, że rzucamy flakiem, a później ogniem w nich, ale... Radzimy sobie i bez tego. A teraz granat z flakami. Znaczy na biegaczy ten to nie działa. Dziwne. Idźcie już sobie. I da się ubrać zombie? Da się ubrać, tak żeby nie było skąpo ubrane towarzystwo. A nie, meduzy z Wiedźmina, że później nie można skeligę robić na live'ach. Jeszcze mody cenzurujące nie działają. O, jest! So, don't worry. You're safe now. Me? You okay, buddy? Me? I'm doing great. Just great. But are you okay? You can be honest with me. I'm Burt Michaels, the chief lifeguard of this strip. It's kind of my responsibility to keep people like you safe. Is that so? Yeah. Though even I got to admit I'm underperforming right now. Sure, it was brave of me to lead the zombies away, but it meant I lost the group of stragglers I was escorting across the beach out there. Do you think they're okay? Yeah, they gotta be, right? Though I guess with how wild the beach is now, and without an expert like me with them... No, I bought them enough time. No doubt. I should take a look, make sure they're okay. You will? Wow, that's great! That means we can split the search. I can stay here, in case they come back, of course, and you can follow their trail. Try to find someone out there. I'm sure some of them ran towards the police station's parking lot. Bierzemy to! Strażnik Wybrzeża, taki trochę Baywatch, czy jak tam, odpalamy sobie muzyczkę i lecimy poszukać ocalałych. To nie może być trudne, w stosunku do tego, co... Moment! A nie, to kłódka nam się wyświetliła. Myślałem, że mamy czerwoną misję tutaj. Is this the right channel? This is Burt Michaels. If you find anyone, you can radio me on this channel to let me know. Okay, Bert. Check in the police station. Ready? Better kill these first. Prawda, że miło? No one's there? Oh, but I mean, that's a good thing, yeah? Must mean they made it to the stores like they planned after all. Oh, that's good. Okay, up there. To w drogę. Przynajmniej tu nas prowadzą, gdzie tego szukać, a nie jakieś domysły, że śmietnikowe jedzenie to jest fast food, a nie jedzenie ze śmietnika, no. I szukać później. Igły w stoku siana. You found someone? Yes! I do remember them talking about that place. I'm 100% certain. You gotta clear the area and get them out. Standardowy zestaw wyżerkowy. Gdzie? No właśnie, chciałem pytać, gdzie ten wybuch? Bigos dla zombie. To ja bym powiedział bardziej, że to bigos dla naszych oczu. No, to co tu widzimy? Coś pięknego. Pięknie działająca pała. Czekałem na to od dawna. That's amazing. Don't forget to tell him Bird Michael sent you. No kurczę, jakoś nie liczę chyba na zbyt wiele, jeżeli chodzi o tych ocalałych, ale no zobaczymy. Jeżeli nie wyjdzie łamacz, czy jakieś gorsze stworzenie, to będę zaskoczony. Dobra. Kurczę, jakby wziąć nóż, to by można było zobaczyć, jak tutaj ten tłuszcz się tak osadza, nie? Na tych tkankach. Mamy nóż w kieszeni? Zepsuty. Chyba dużo nie pokroimy. Aj, za dużo poleciało, no. Ale to jest właśnie piękno tej gry, że można tu zajrzeć do wnętrza. Ludzka anatomia i tak dalej. Jakby ktoś potrzebował do matury, jak znalazł. Hey, is everyone okay? Oh, fuck. Hello? Have you found them yet? I should probably talk to them. Make sure we're all cool. Not now, Bert. Jeden problem z głowy. Drugie idą dopiero. Kurczę, no. Trochę stoi nam na drodze, ale odporna bestia. Chyba, żebyśmy naszą gwoździarkę na nim przetestowali. Dawać gwoździe. Mamy życie. Albo kurczę, gwoździe. Furia. Do której będzie live. Ostatnia misja to już jest. To jeszcze są ambitne plany. Jeżeli chodzi o jutro i nie tylko jutro. Żeby coś nagrać. Nie wiem jeszcze, jak jutro będę miał czas w ogóle z przygotowaniem różnych serii, no. Ale to wyjdzie w praniu. Coś na pewno zawita na kanale i na pewno będą to Gwiezdne Wojny między innymi. Kurczę, te gwoździe w nich widać. Czekaj, dziewczyno. Ajajaj, głowę straciła. W tym goście było widać. O właśnie, tu widać, jak te gwoździe przez nich przechodzą. Też piękna sprawa. Też piękna sprawa. These corpses have been here for days. Doesn't make sense. Sporo tego tutaj. There's no survivors here, just a bunch of old bodies. There's no one alive? No. I hoped somebody had to have survived. It's only been a few days. Oh. I am coming back. You stay put, you hear me? Nie żyję od wielu dni, porozmawiaj z Bert. Ile dni minęło? Też często zaglądam do wnętrza, jakby co, zapraszam, będzie wycieczka. Coming back, right? Yeah, you better still be there. What? You think I would run? Now? Oh Christ on a biscuit! Okay, well I can't right now, so please hurry. Baby, don't hurt me. Dobra, na łamacza z tego dystansu. Ciekawe, czy może się przebić do niego i go zabić? Przyjdzie do nas, czy nie bardzo? standardowo. Chyba nie padł jeszcze. Kurczę, już tak szybko padł na 2 strzały? Niemożliwe. Biegacz się na to nie da złapać, niestety. Oj, sykac. Kurczę, nie wiem kogo. No i tak to jest. Tyle ich było i ostatecznie nie zdecydowałem się, kto będzie gorszym celem. Gwoździarka całkiem spoko, ale wygląda na to, że ma dość mały zasięg. W sensie, że jak walimy blisko, to jest fajna broń, ale jak podejdziemy gdzieś, to inaczej. Jak staniemy tak daleko jak ten krzykacz, to już nie jest tak fajnie. A i myślałem, że w locie załatwimy. No nic, dziewczyny, sorry. Przeszkadzacie nam. I chyba wszystko. Jeżeli chodzi o sprzęt komputerowy, to dyski chyba mają największy potencjał, żeby stanąć. Więc może z tego powodu będą robić takie gry, które zajmują dużo miejsca. Bo nie będzie problemu wymienić czegoś takiego. Dobra. Żyje? O, jest! Czekaj, Bert, zanim nam cokolwiek powiesz. Move. I'm sorry. You sent me on some wild goose chase, you bag of dicks. I know. I fucked up. What the fuck is wrong with you? You could have got me killed. Start talking, Mr. Lifeguard. That group depended on me. I was their hero. When the freaks attacked, I just froze, hid here. But someone had to have got out alive. Just one person. They just had to. Right? Right? Just you, Bert. And you're gonna have to live with that. Look, head to the Blue Crab. It's safe there. Maybe you can find a way to deal with this. No dobrze. O, odblokowano zdolność na zimno. Nie wiem, czy chcę wymienić, bo to pewnie znowu out of... A nie, twoja zemsta będzie słodka. Blokuj ataki lub otrzymuj obrażenia od zombie, aby generować furię. To jestem w stanie zrobić. Tak, to... Przyjmować obrażenia to tak. To nam wychodzi całkiem nieźle. Jesteś praktycznie... Nie, nie, to my zbliżamy się do końca gry, dlatego jest już tutaj tak lekko. Wcześniej nie szło tak dobrze, ale... No właśnie z tej racji, że gdzieś już mocno podrasowaliśmy naszą postać, nasze bronie, no to jest dużo łatwiej. Idziemy zobaczyć, czy się pojawił ten gość, o ile można tutaj łatwo do niego wejść. Ten gość, który miał dać nam złotego akacza. Też nie wiem, czy 23 poziom to jeszcze nie za nisko. Kiedyś musieli robić gry, które zmieszczą się na kartridże. No, otóż to. No nie! Strefa łączności, no my chcemy tam... Kurczę, tyle z drogi na skrót. Kto to był? Dziwne dźwięki wydaje. Już może jak działa najtańsza... Nie, niestety nie orientuję się dokładnie jak GeForce Now. Wiem, że fajna opcja, ale... Ale niestety za bardzo nie podpowiem, jak to cenowo wygląda. A tu... Oj. Oj, no właśnie, wybuch. Ten kopniak. Dobrze, że mamy strój strażaka. Powinniśmy mieć odporność na ogień i kwas dzięki temu. Dobra, kolego, od AK. Będziesz dzisiaj, czy... Dalej nic z tego. Chociaż drzwi są zamknięte, jest szansa, jest szansa. Mamy go! No! Poruczniku! Co zrobimy jeszcze? To co nam ostatnio nie wyszło. Cenzura! Nie, no rób nic, jest cenzura. To, co nam ostatnio nie wyszło. To, na co straciliśmy godzinę, po czym się okazało, że nasz poziom był za niski. Podążaj za wskazówkami do... Zajfajnie, tak? Jakie są wskazówki? Czy my wiemy, gdzie to trzeba iść, tylko to kawałek drogi będzie, zanim tam dojdziemy. Chyba, że skorzystalibyśmy z szybkiej podróży? A nie, to jest szybko ten, można się przemieścić. O kurczę. Chodź, chodź. Wow! Tu mamy gdzieś szybką tą... Szybką bramę, żeby przejść. i flaki dla koleżanki, chociaż czuję, że poznamy jeszcze jakiegoś przeciwnika i wtedy te flaki wykorzystamy. Dobrej nocy, no my też, mam nadzieję, mam nadzieję, że rzeczywiście podniesiemy złote AK i też będziemy mogli zmykać. Idealny quest dla mnie. Jeszcze tylko brakuje, żeby na koniec gdzieś tutaj w topless przeciwnik wyskoczył, mimo że takich nie było do tej pory. GeForce Now jest spoko, jak masz dobrego net. A to tak, no szczególnie, że też ping się liczy. No. Co prawda teraz z tym całym 5G i tak dalej powinno być coraz lepiej, tylko no, nie wiem, kiedy będziemy mieli te pełne 5G. Aż tak też nie śledziłem rynku internetu mobilnego, ale no, idziemy w tym kierunku, żeby i mobilnie dało się dobrze grać, ale tu ich wyszło. Macie. O, to musimy zobaczyć. Jaka ekipa? No wybuchnie. A, wybuchło. Tylko jeszcze to nas prądem kopnęło. Oj. Nie będziemy mieli amunicji do tego złotego AK, jak tak dalej pójdzie. Ale rzeczywiście dostaniemy złote AK. Dysk 4000 giga kosztuje 2300. No ale to jest, kurczę, to jest dziwna właśnie sytuacja, jeżeli chodzi o te dyski powyżej 2 terabajtów, bo 2-terabajtowy dysk można dużo taniej. Inaczej, bardziej się opłaca kupić 2 razy 2-terabajtowy dysk niż raz 4 terabajty. To jest to dziwne, jeżeli chodzi o te SSD. Znaczy tak było jakieś, nie wiem, rok temu, nie wiem, nie śledziłem teraz rynku, ale wydaje mi się, że może wyglądać podobnie, patrząc po cenie, jaka jest tutaj podrzucona. Wiadomo, że pojawia się jeszcze inny problem w postaci, no, ile tych dysków będziemy w stanie zamontować na płycie głównej, bo to też coraz więcej tych slotów dają. Załóżmy, liczba slotów może nas ograniczyć, ale na ten moment te gry nie są aż tak wielkie. O, jesteśmy. Żeby to był wielki problem. Jest inny problem za to u nas tu w grze. Cyk, przeskocz. Potrzebujemy amunicję, bo nie jest powiedziane, że tej broni nie będzie pilnował jeszcze ktoś potężny. Znowu proch nam znika. A, to jest full, czy pistolet? To jest chyba trochę strata. Okej. Tak to zaliczył. Cóż się wydarzyło? A, ja dzisiaj liczę sama w domu, a co prawda nie złote jest. No, nie no, najgorsze jest to, że wystarczyło poczekać do następnego live'a i ta podpowiedź byłaby na wagę złota, ale no, na tym live'ie tu dzisiejszym, a na ostatnim okazało się, że biegaliśmy. Tyle, żeby ostatecznie nic z tego nie wyszło. Dobra, dobra, Sebastian. O, mamy nawet drzwi otwarte, żeby tam sobie wejść. Rzeźnik. Oj, rzeźnik! Nie, nie, rzeźnik. Siedź tam, żeby go... Kurczę, miałeś się nie ruszać. Dobra. Oj. Ja chyba nogi nie możemy odłupać. Ha, zaskoczenie. Oj, a jednak potrafi. O kurczę, o kurczę. Teoretycznie na ten moment najgorszy typ przeciwnika. Myślałem, że rzeźnika od razu trafiliśmy. Najgorszy typ przeciwnika ten rzeźnik. Jak on tu... On nawet no, z nóg potrafi odbić. Dobra, poszedł. Może dlatego tej misji wcześniej nie było, bo nie było, no właśnie, buczerka. To mi się z tym The Boys kojarzy. Ale co by może tłumaczyło? Niekoniecznie poziom postaci, tylko odblokowany typ przeciwnika. Doprowadził nas do tego. Klucz do zaopatrzenia to... Nie, to nie wszystko! Ale to zwykły łamacz jest. Chyba już otwarte nawet. Ale lepiej z celowanego. Z tej krytyki przynajmniej. Dobra. I gitara, i mamy otwarte już. Weź cenzura kontener. Are you insane, Delgado? Put it off. This is a restricted area. No punching, Private. I'm just testing my equipment. Look, audio only. That's no better. And I'm no egghead. Czekaj, zaraz posłuchamy. Okay, okay. Look, a shipment came in. Package for you. Finally, we're starting to think the morons back home actually want this to blow up in our face. So this is it, huh? Yep. Will it, you know, be enough? You guys do your job, and we'll never have to find out. Yeah, I know. Go babysit Greenhouse Dog and leave the puppets to everyone else. But for 3 more days, I gotta keep delivering parts. If I knew where anyone had went. Idiot. Let me look. Drop this one off at 58, and... oh? They trusted you with the priority asset? Heard it'll help mess up zombies. So, what's in here? It's need to know, and all you need to know is what priority means. You used to be fun. Ugh. Drop it by 66, near the body disposal pits. Thanks. Just handle it with care. How about one hint? Is it a box of acid? Knife-wielding scorpions? A miniature zebra. Out! Be careful out there. Ha! Rodriguez, when am I ever not? You really want an answer to that? No dobra, i to jest ta broń. No wygląda na to, że to jest ta broń. Czy wygląda, czy nie wygląda? Mamy ją. No, nie... PSC nie mamy, PSC nie mamy, ale liczy się spotkanie na czatach też. Pochwal się bronią. No właśnie, zobaczmy jak ona wygląda, jeżeli chodzi o statystyki. Obrażenia 632, 468. Co prawda ten nasz stary karabin, właśnie to jest najgorsze, że... a nie, bo on był na 19 poziomie. No i on był jeszcze ulepszony, jeżeli chodzi o obrażenia. No będziemy musieli tego akacza sobie gdzieś tutaj ulepszyć, ale nasza pierwsza legenda, czyli jak widać da się taką zdobyć, to tu już będzie trzeba przemyśleć każdą ulepszenie. A, bo to jest potrójny przebijacz. Przeładowanie taktyczne? Niech będzie. Jeszcze rana wylotowa, obrażenia krwawienia. I jeszcze obrażenia generują furię. Tak by udało nam się dorzucić do tego zwiększa obrażenia po prostu. Przeładowanie, daję premię do obrażeń. Zabicie zombie ciosem w głowę powoduje potężne O kurcze. O kurcze. Zwiększa obrażenie i siłę. Weźmy to może. To skażone ścięgno. Mam nadzieję, że koleżanka nie będzie potrzebowała. Naładowany elektrycznie mózg, bo to są drogie rzeczy, ale... my strzelamy headshoty, my strzelamy headshoty. To jest ta broń, tak. Udało się. No... znaczy tak, później będziemy mogli podnosić poziom broni, tylko pewnie to jest drogie. Chyba że mowa o tym, to już tutaj podniesienie tej broni do wyższego poziomu to jest prawie 18 000. Strzelbę dziadka będziemy pewnie podnosić, ale to może na kolei... a nie, moment, to nie jest strzelba dziadka, tu jest strzelba dziadka. Też za 18 000. No może nie strzelby dziadka, karabin myśliwski sobie weźmiemy. 2125, 2100, chociaż wydaje mi się, że strzelba dziadka ma jeszcze jakiś dodatkowy bonus za to, że jest strzelbą dziadka. No będzie trzeba przemyśleć. Coś sprzedać, coś kupić, coś ulepszyć, coś rozmontować. Ale to już na odcinku. Dużo nam pobocznych zostało na następny raz? A, to wyjdziemy do menu, to się dowiemy. Czyżbym wpadł na koniec? No tak jakoś wyszło, tak jakoś wyszło. Jeszcze odkryliśmy 2 karty. Strzeż się toksycznych związków. W trybie furii twoje ataki wręcz rozpuszczają zombie, ale też odbierają więcej furii. O, to tam nie ma co. Zapiszę grę, jak tu wyjdziemy? Nie, musimy coś zmienić. To jest, albo inaczej, możemy coś naprawić i też zapiszę grę. Na przykład ta miodna pałka. O, jest zapisana. Więc wracamy do menu, zobaczymy ile tych rzeczy zrobiliśmy. Dużo, niedużo. A nie, 18, chyba mieliśmy 12 pobocznych jak startowaliśmy, no to 6 misji pobocznych. To nie jest tak źle. To jest 2 live'y. Może jakby dobrze poszło, takie 2 trochę przeciągnięte live'y i mamy wszystkie misje poboczne. I to mniej więcej by się zgrało z zakończeniem fabuły, bo też patrząc na nią, szczególnie, że jeszcze sobie 2 poboczne zrobimy połączone z fabułą, no to nam odcinków też zostało gdzieś z 4, 5. No dobrze, to w takim razie nie będziemy tu już przeciągać. Nie będziemy przeciągać. Ulepsz dziadka, widać, że ma większy damage. No właśnie, tylko nie wiem, czy on nie ma tego większego z ulepszeń tam takich, które dodaliśmy po drodze, więc przyjrzę się dokładnie temu, ale chyba tak, chyba te pieniądze wykorzystam na dziadka, bo nawet teraz, mimo że on jest o 6 poziomów gorszy niż nasi przeciwnicy, to potrafi powalić na raz, więc co będzie robił dziadek na poziomie, nie? Podniesiemy to wszystko. No ale dobra, w tym miejscu kończymy naszego live'a, widzimy się już jutro, czwartek, widzimy się w czwartek i chyba dalej, to bo jeszcze gdzieś nam się pojawiła wizja Age of Wonder, czy jak tam, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. No, doczekaliśmy się legendarnego Akaita na live. No i jest dowód, że faktycznie jest, ale wymagał klauna w takim razie odblokowania, a nie koniecznie poziomu, więc zabrakło jednej misji, żeby móc już się ostatnio do niego dostać. No ale cóż, bywa, tak bywa. Dobrej nocy, dobrego dnia, jeżeli to powtórka. Grał z wami Corle, trzymajcie się, hej hej.